Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie w Trybunale Konstytucyjnym. Na konferencji, której głównym organizatorem jest prokurator generalny Rzeczypospolitej, pan Andrzej Seremet, przy współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich, pani profesor Lipowicz i przy skromnej takiej architektonicznej współpracy Trybunału Konstytucyjnego. Witam serdecznie wszystkich, którzy albo całkowicie, albo w dużej mierze, albo przynajmniej zawsze, kiedy jest to niezbędne i potrzebne, poświęcają swój czas tym, w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu osobistym są słabsi. Czyli tym, których nazywamy ofiarami. Szczególnie serdecznie chciałbym na początku, witając wszystkich, przywitać panią profesor Ewę Bieńkowską, która, można powiedzieć, jest spiritus movens badań naukowych. Wiktymologia jest częścią kryminologii, a pani profesor Bieńkowska jest numerem jeden. Po niej jest długo, długo nic albo nikt. Dopiero też wcale nieźle już uczeni, którzy kryminologią się zajmują, zarówno teoretycznie, jak i empirycznie. Witam wszystkich prokuratorów, wszystkich sędziów, zarówno sądów powszechnych, administracyjnych, jak i konstytucyjnych. Witam funkcjonariuszy policji, witam również myślę, że jest kilku przedstawicieli mediów. Niezależnie od tego, nasza konferencja jest transmitowana online w internecie i zazwyczaj tego typu konferencje, jak ta, ogląda około 1000 osób, więc mam nadzieję, że również w tej konferencji trafimy do tych, do których powinniśmy trafić. Zwykle oczywiście dzielimy się tym, co wiemy, tym, co chcemy zrobić z tymi, którzy są nieco podobni do nas. Kiedy myślałem o tym, o czym kilka słów merytorycznie powiedzieć, to zadałem sobie pytanie, czy możemy mówić o tym, czy istnieje takie prawo podmiotowe, jak prawo do bycia ofiarą, ale tą myśl niedobrą rzuciłem natychmiast, bo cóż to miałoby znaczyć. Ale można oczywiście postawić pytanie, czy ofiara nie tylko przestępstwa, bo przecież nie tylko o tym mówimy, mówimy również o handlu ludźmi, który w znacznej części przecież nie polega na tym, że ktoś nawet wbrew własnej woli jest traktowany jak człowiek, którego prawa są ograniczone. W dzisiejszym języku, który jest poprzez internet i wszystko, co jest z nim związane, silnie zbrutalizowany, nie chcę mówić, że coraz bardziej, ale na pewno jest jakościowo inaczej niż było kiedyś. I to nie jest powiedzenie kogoś, kto uważa, że wszystko, co było 30-50 lat temu, będzie bliżej siebie i nie używali takiego brutalnego języka, bo to oczywiście nie o to chodzi. Można wszystko powiedzieć. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy ofiarami. Każdy z nas bywa ofiarą.
Kiedy widzimy, że w jakiejś gazecie, w jakiejś stacji telewizyjnej ktoś powie polskie obozy koncentracyjne, tak, to myślę, że znakomita większość Polaków uważa, że to jest głęboko niesprawiedliwe, to jest obraźliwe dla Polaków. To czyni nas ofiarą takiej agresji słownej, której nie powinno być, protestujemy. Angażuje się w to także aparat państwa. Są na pewno też tacy, którzy uważają, że tak naprawdę to jest sporo prawdy w tym, że Polacy byli, że to Niemcy pomagali Polakom wymordować naszych współbraci, współobywateli żydowskich. Są jak na wszystko bardzo różne poglądy, ale to tworzy atmosferę takiego wzajemnego atakowania się. Ofiara to ktoś, kto jest właśnie w tej słabszej pozycji, kto może być w słabszej pozycji. Ci, którzy zajmują się naukowo i praktycznie sprawą ofiar, mają naturalną tendencję do tego, żeby zaczynać myślenie o ofiarach od tego, że ktoś się stanie przedmiotem brutalnego, czy to ta brutalność będzie słowna, czy fizyczna, czy będzie społeczna, czy gospodarcza, czy jakakolwiek inna. I potem jest reakcja, rzadko w tym obszarze, bo to nie jest przedmiot zainteresowania wiktymologii, czyli nauce o ofiarach. Myślimy o tym, jak budować społeczeństwo, w którym ludzie będą unikali zachowań, nie tylko tych takich właśnie polegających na bezwzględnym traktowaniu się, poniżaniu, niezauważaniu, ustawicznemu atakowaniu w sensie agresji słownej, ale również tej agresji takiej fizycznej. I nie patrzymy na sprawę właśnie w taki sposób, że dobrze zorganizowane społeczeństwo, pewnie nie wiem, ideałem mogą być te, które w rankingach Narodów Zjednoczonych mieszczą się na samym szczycie, czyli państwa skandynawskie, Kanada, Nowa Zelandia czy Australia, więc państwa i społeczeństwa, gdzie po prostu ludzie, można powiedzieć, lubią się, lubią ze sobą być i lubią miejsce, w którym mieszkają. Kilka dni temu oglądałem film zrobiony przez znakomitego dokumentalistę francuskiego, polskiego pochodzenia, pana Mrozowskiego, który zrobił trzy filmy dokumentalne o więźniach umieszczonych w oddziałach, w oddziale dla niebezpiecznych. Ten film, który był pokazany, znakomity rzeczywiście od strony warsztatowej, ale dla mnie również jako dla kryminologa bardzo interesujący, mimo że tam byłem praktycznie we wszystkich oddziałach dla niebezpiecznych. To pomysł realizacyjny tego filmu bardzo ciekawy. On też pokazywał specyfikę naszej administracji więziennej. Nigdzie w Europie nie zdarzyłoby się, żeby czy to u naszego zachodniego sąsiada, czy u Francuzów, czy u Włochów, czy u Greków, że administracja więzienna by wpuściła do oddziału dla niebezpiecznych reżysera, który by tam buszował cały tydzień i zrobił film. To tylko się mogło u nas zdarzyć, ale specyfika tej naszej administracji więziennej jest na tą otwartość, na to, co można przynieść z zewnątrz, jest bardzo już długa. W tym filmie młody więzień, 28-letni, skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności za napad w banku z bronią w ręku. Odbywał karę właśnie już drugi rok, koniec, ponad 20 miesięcy w tym oddziale niebezpiecznych i film pokazywał jego codzienne życie więźnia niebezpiecznego. I on mówił o tym, co robił, a to był człowiek, który popełniał też przestępstwa w Anglii, gdzie buszował dość długo, dopóki europejski nakaz aresztowania nie wypędził go
Najpierw go wypędził do Anglii, potem do Polski, próbował uniknąć odpowiedzialności karnej, w końcu ta odpowiedzialność go dopadła. I on mówił, że on zarabiał pieniądze. Ja wiedziałem o tym człowieku, że czyn główny, za który został skazany wśród masy innych, które oskarżenie nie objęło, on angażował się w działalność kryminalną od mniej więcej 14 roku życia, więc można powiedzieć głęboko osadzony w świecie przestępczym, bardzo inteligentny człowiek, który chce podjąć w czasie tej kary studia politologiczne, jak powiedział też na filmie, dlatego że chciałby się lepiej nauczyć manipulować ludźmi i kłamać, tak jak to czynią politycy. I wobec tego politologia to takie studia dla niego bardzo odpowiednie. To przestępstwo on popełnił właśnie z bronią w ręku, przystawił pistolet do głowy kasjerki w banku, która na szczęście dla siebie zachowała się niezwykle profesjonalnie. Wykonała wszystko, czego on oczekiwał, dzięki czemu nie nacisnął spustu w pistolecie, który nie był straszakiem, był pistoletem. Był zdeterminowany, żeby zarobić pieniądze. Nie miał żadnego poczucia krzywdy, jaką wyrządził tej kobiecie, zapewne na całe życie. Po projekcji zaczęła się dyskusja, sala była pełna funkcjonariuszy więziennych, dziennikarzy, policjantów. Jedna z uczestniczek tej dyskusji zaatakowała funkcjonariuszy więziennych za to, że na początku, kiedy on był umieszczony w celi dla niebezpiecznych, podpalił cele, nie zgadzał się na rygor, który tam był. Ciągłej kontroli, zdejmowania ubrania, sprawdzania wszystkiego, co ma w celi, braku kontaktów społecznych. Powiedziała, że sposób traktowania człowieka w takich warunkach to jest tortura. I czekałem na to, że ktokolwiek się zainteresuje tą kobietą, młodą kobietą pracującą w banku, której on przystawił pistolet do głowy i okaleczył ją na całe życie. On się oczywiście tym nie interesował, ale zszokowało mi to, że sala też nie zainteresowała się tym. No a co z tymi ofiarami, których on po drodze zostawił wcale sporo i wcale nie ma gwarancji, że on się zmieni w przyszłości. To inteligentny człowiek, szybko uczący się, umiejący zdobywać posłów wśród innych, a więc można powiedzieć, że taki człowiek, który będzie znaczącą postacią w tym środowisku przestępczym. Mówię o tym, żeby pokazać, że ofiara w relacji, kiedy się relacjonuje przestępcę i to, co z nim robimy, ofiara nikt jej zupełnie nie ma. Jest poza świadomością. Być może ta kobieta otrzymała jakąś nagrodę od banku. Być może, tego nie wiem, bo nie czytałem akt sprawy karnej. Być może ona wystąpiła w czasie procesu z powództwem adhezyjnym. Tego nie wiem, ale to, że takie osoby kompletnie znikają, a taki moment w życiu przecież każdego z nas może się przydarzyć i przeorganizować nasze życie. W przypadku żołnierzy mówimy o stresie powojennym, wtedy, kiedy gdzieś tam wybuchła w pobliżu mina i zginął przyjaciel tego żołnierza, zajmują się nim całe grupy specjalistów, które prowadzą go, aby wyszedł z tego stresu pourazowego, psychicznego. W przypadku ofiar przestępstw, ciągle to o tym raczej mówimy, chcemy, zgadzamy się, ale jak przychodzi co do czego, to nie pamiętamy. Myślę, że prawodawstwo unijne, bardzo fite, jak to wynika ze świetnych materiałów przygotowanych przez prokuraturę generalną, będzie pomagało nam nie tylko w transpozycji tego prawa do naszego polskiego prawa, ale również w tym, że
że wspólnie z i wzajemnie się ucząc, bo myślę, że my Polacy w tym obszarze nie odstajemy od innych państw. Jak rozmawiałem na konferencjach naukowych z kolegami w innych państwach, wcale nie jest pod tym względem lepiej. I ciągle jednak jest też tak, jak też to, co dla mnie ma znaczenie, że myślimy defensywnie o ofiarach. Tylko wtedy, kiedy się ktoś już stanie ofiarą, nie budujemy społeczeństwa, w którym dzięki czasami niewiele kosztującym urządzeniom możemy zaoszczędzić ludziom znacznie więcej cierpienia. Ale z drugiej strony oczywiście musimy być świadomi, że nigdy nie stworzymy społeczeństwa idealnego. Społeczeństwo idealne jest tylko na cmentarzach. Tam jest idealny spokój. To, że ludzie stają się ofiarami także dzięki czy wskutek własnych błędów, które popełniają. Życie do pewnego stopnia przynajmniej jest barwniejsze. I mówiąc cynicznie, także nam dostarcza materiału do rozmyślań, do badań, jak również do regulacji prawnych, jak również w praktyce, czy to policyjnej, czy prokuratorskiej, czy sędziowskiej, przekłada się na decyzje, które podejmujemy wobec tych osób, zawsze jakby mając na pierwszym miejscu, w pierwszym szeregu podejrzanego, oskarżonego sprawcę przestępstwa, a z drugiej strony tego kogoś, kto czasami tam gdzieś popiskuje na marginesie całej tej procedury i domaga się zauważenia nędzy swojego życia. Dziękuję bardzo. To teraz proszę bardzo pana prokuratora Sylmeta. Państwo, serdecznie witam wszystkich na konferencji Prawa Ofiar Przestępstw. Następnie chciałbym podziękować panu profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, prezesowi Trybunału Konstytucyjnemu, naszemu gospodarzowi za umożliwienie zorganizowania konferencji w tak godnym miejscu. To pozwala nam wszystkim uzmysłowić sobie, jak istotna i ważna jest kwestia ochrony praw ofiar przestępstw i dodaje pewnej symboliki naszej konferencji. Symboliczne jest właściwie nie tylko to miejsce, ale również i czas, bo właśnie mija 11. rocznica ustanowienia przez polski parlament Dnia Ofiar Przestępstw. Gdy tu do państwa się udawałem, zostałem poproszony o kilka zdań wypowiedzi. Organizacja takiej konferencji ma sens i czy rzeczywiście jej dorobek, ich dorobek, bo przecież nie jest to pierwsza i nie jest to jedyna konferencja tego rodzaju, przekłada się na realne skutki w zakresie podniesienia poziomu ochrony ofiar przestępstw. Powiedziałem, że oczywiście samą akcyjnością, samym zebraniem się kilku nawet najbardziej dostojnych osób nie jesteśmy w stanie zmienić pewnych realiów społecznych, ale z całą pewnością tego rodzaju dyskusje, tego rodzaju debaty, tego rodzaju spotkania mają sens dlatego, że one umożliwiają nam dokonanie pewnego zreasumowania, pewnego bilansu miejsca, w jakim się znajdujemy. I tu nawiążę do tego, o czym mówił pan prezes Rzepliński, że niejednokrotnie uzmysławiamy sobie, że centralnym punktem procesu karnego, centralnym punktem wszystkich zabiegów, które są efektem popełnionego przestępstwa, jest oskarżony, a nie pokrzywdzony, że gdzieś tam daleko ten pokrzywdzony majaczy na horyzoncie, a zajmujemy się prawami i obowiązkami, a głównie prawami oskarżonego. Otóż ja chcę powiedzieć, jako człowiek, który ma za sobą blisko ćwierćwiecze w funkcjonowaniu na pierwszej linii wymiaru sprawiedliwości, jako praktyk wymiaru sprawiedliwości, że naprawdę dokonała się przez te kilkanaście ostatnich lat, może nie rewolucja, ale na pewno ofiar osób pokrzywdzonych przestępstwem, może nie jest to udziałem wszystkich prokuratorów, może nie jest to udziałem wszystkich policjantów, może nie jest to udziałem wszystkich sędziów, ale na pewno przez te wiele lat dokonała się
w patrzeniu na to, że nie wyłącznie oskarżony jest osobą, wobec której organy państwa powinny koncentrować swoje zainteresowanie, ale jest także pokrzywdzony. Jest to osoba, która nie tylko dostarcza nam określonej wiedzy, określonych informacji, które mogą służyć do przeprowadzenia sprawnego procesu karnego, ale jest to osoba, która doznała krzywdy i która ma pełne prawo do tego, żeby traktować ją w sposób właściwy, żeby jej godność w tym postępowaniu nie ucierpiała i żeby nie była traktowana w sposób protekcjonalny i lekceważący. Ja często spotykałem się z ludźmi, którzy pokrzywdzeni swoim przestępstwem przejawiali absolutnie nieuzasadnione roszczenia, pretensje, oczekiwania wobec organów państwowych, które nie mogłyby być spełnione, ponieważ nie przewidywał ich i nie przewiduje określony porządek prawny. Ale to nie oznacza, że mamy takie osoby traktować w sposób pobłażliwy, protekcjonalny, czasami pogardliwy, a z tym jeszcze mamy do czynienia i taka konferencja, którą dzisiaj organizujemy, taka Tydzień Ofiar Przestępstw, to co także było, jest przedmiotem inicjatywy i starań Ministerstwa Sprawiedliwości, to wszystko ma nam uzmysłowić, że jest jeszcze wiele do zrobienia przed nami. Warto przypomnieć, proszę Państwa, że obchody Dnia Ofiar Przestępstw zainicjowały w 1990 roku europejskie organizacje pozarządowe skupione w organizacji sieciowej obecnie działającej pod nazwą Victim Support Europe. W Polsce obchody Dnia Ofiar Przestępstw zostały zainicjowane w czasie poprzedzającym blisko dekadę przyjęcie ustawy z 12 lutego 2003 roku o ustanowieniu właśnie 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Polska była, i to też warto przypomnieć, trzecim państwem na świecie, w którym opracowano i szeroko rozpowszechniano kartę praw ofiary. Dzień ten jest więc okazją, żeby zwrócić uwagę na pozycję procesową i faktyczną ofiary, aby monitorować los ofiar przestępstw i nieustannie przypominać o ich cierpieniu i krzywdzie. Szanowni Państwo, w polskim systemie prawa pokrzywdzonemu przysługują liczne uprawnienia. Oczywiste jest, że najważniejsze jest uprawnienie do poszanowania godności ofiary, co, jak starałem się wcześniej powiedzieć, znacząco wykracza poza ścisłe uprawnienia procesowe i jest tak naprawdę zagadnieniem spoza nieco innego obszaru. Z punktu widzenia zapewnienia ofiarom możliwości aktywnej ochrony interesów, szczególne znaczenie ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich przysługujących ofierze uprawnieniach. Jeśli takiej informacji brakuje, to oczywistą konsekwencją jest bierność ofiary i poczucie lekceważenia jej potrzeb, a z drugiej strony bezkarność osoby zobowiązanej, sprawcy krzywdy. Dlatego tak wielką wagę przywiązuję do tej sprawy. Z okazji dzisiejszej konferencji ukazało się trzecie wydanie publikacji pod tytułem Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem w ramach serii Prokurator ofiarą przestępstw. Jest to kompendium wiedzy, z którego na co dzień powinni korzystać również prokuratorzy i każdemu prokuratorowi, asesorowi i asystentowi prokuratora przekazano jeden egzemplarz tej publikacji. Pamiętać jednak trzeba, żeby wszystkie informacje były przekazywane ofierze w taki sposób, aby mogła je ona zrozumieć i w tym zakresie Prokuratura Generalna podjęła pewne wysiłki i starania, których efektem było dostarczenie do wszystkich jednostek prokuratury, a także do organów policyjnych skrótowej wersji informacji o prawach pokrzywdzonego, tak aby te kilkanaście punktów, które ujęliśmy tam przystępnym językiem, było możliwe do łatwej recepcji dla każdej ofiary przestępstw. Szanowni Państwo, 25 października 2012 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć jej postanowienia do systemów krajowych w terminie do 16 listopada 2015 roku. Trzeba zatem wprowadzić część nowych regulacji prawnych, jakkolwiek podstawowe standardy są już w polskim prawie obecne. Działający pod moją egidą zespół doradców do spraw ofiar przestępstw wystąpił z inicjatywą przygotowania komentarza do tej dyrektywy ze wskazaniem sposobów transpozycji poszczególnych postanowień. Prace nad komentarzem są już w toku, a jej autorzy przedstawią niektóre wyniki swojej dotychczasowej pracy w drugiej części konferencji. Mam nadzieję, że praca członków zespołu zostanie wykorzystana w pracach legislacyjnych służących wprowadzeniu dyrektywy w życie.
Jako dysponent tej publikacji zapewniam, że trafi ona do rąk wszystkich odpowiedzialnych za ten proces. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu Włodzimierzowi Albinowi, prezesowi wydawnictwa Wolters Kluwer, za stałe wspieranie działań Prokuratury Generalnej na rzecz upowszechniania praw ofiar przestępstw poprzez wydawanie licznych publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Szanowni Państwo, kampania na rzecz przyznania należnych praw ofiarom przestępstw została zainicjowana stosunkowo niedawno, bowiem dopiero w początkach lat 70. ubiegłego wieku. Dlatego też o prawach ofiar przestępstw nie mówią wprost ani dokumenty określające uniwersalne prawa człowieka, ani ustawy zasadnicze poszczególnych państw. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej na czoło rozdziału drugiego Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela wysuwa przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wydaje się, że nadszedł czas, by rozważyć, czy ustawa zasadnicza nie powinna odrębnie uwzględniać pokrzywdzonych jako osoby podlegające szczególnej ochronie. Konstytucja jest aktem prawnym, który powinien być zmieniany wyjątkowo. Jego modyfikacja wymaga należytej rozwagi i przemyślenia wszystkich aspektów proponowanych zmian. Proszę więc o potraktowanie tej propozycji jako zachętę do publicznej debaty i dalszych analiz tego projektu poprzez możliwość regulacji w ustawie zasadniczej o następującej treści. Rzeczpospolita chroni prawa ofiar przestępstw. Jestem przekonany, że nasza dzisiejsza konferencja stanie się istotnym wydarzeniem w historii starań o to, by prawa ofiar były coraz bardziej i coraz lepsze, w coraz bardziej skuteczny sposób chronione. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę od razu o wybaczenie, ponieważ o 11.45 będę musiał Państwa opuścić, dlatego że mam niezapowiedziane spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wydarzenia dzieją się tak szybko, że czasami zaplanowane wcześniej spotkania nie dochodzą do skutków całości. Proszę więc o wybaczenie. Dziękuję bardzo. Profesor Irenę Lipowicz, bardzo ważnego organu w całym zintegrowanym systemie wsparcia ofiar przestępstw i ochrony ofiar przestępstw i również centralnego organu w zakresie realizowania polityki antydyskryminacyjnej. Bardzo proszę, pani profesor. Szanowny panie prezesie Trybunału Konstytucyjnego, szanowni państwo sędziowie, również bardzo dziękuję za zaproszenie nas do tej sali, bo z tym wiąże nadzieję na zmianę. To jest sala, w której dokonują się zmiany systemu prawa w naszym kraju i myślę, że to może być przełomowy dzień. Szanowny panie prokuratorze generalny, szanowna pani zastępco, szanowna pani minister, dostojni goście. Tydzień to jest ważna rzecz, ale ten tydzień powinien być rokiem poszanowania ofiar przestępstw. Takiego poczucia poszanowania i poczucia bezpieczeństwa w Polsce nie mamy. Z różnych przyczyn, o których tu zgromadzeni eksperci mogliby często powiedzieć głębiej i lepiej niż kiedykolwiek potrafiłabym to zrobić. Szczególnie tu skłaniam się, podobnie jak pan prezes, przed panią profesor Binkowską, panią Lidią Mazowiecką, przedstawicielami Fundacji Dzieci Niczyje, sędziami, prokuratorami, osobami, które się poświęcają tej problematyce, również na przykład w policji. Dlaczego mamy złą sytuację? W żadnym z punktów podstawowych, poczuciu bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania zgłoszenia o przestępstwie, poczuciu rekompensaty czy poczuciu bezpieczeństwa, jeżeli sprawca nie miał środków finansowych, również poczuciu bezpieczeństwa przed zbliżaniem się sprawcy, kiedy sąd powinien orzec zakaz takiego zbliżania się, nie osiągnęliśmy poprawy. Najgorszą rzeczą jest dla mnie w tej chwili ustawa o kompensacie państwowej. I tu zwracam się, jeżeli bym mogła prosić na chwilę, żebyśmy mogli się skupić na sprawie. Dzięki.
Szanowni Państwo, pan prokurator generalny może dołożyć wielu starań, aby ofierze przestępstwa wyjaśnić jej prawa. Bardzo dziękuję za tą książkę. Uważam, że powinna być dostępna, dziękujemy wydawnictwu, ale uważam, że powinna być dostępna we wszystkich poradniach, klinikach prawa, poradniach parafialnych, tylko wtedy byłby jej zasięg naprawdę duży i takich książek powinno być więcej. Ale nawet najlepsze tłumaczenie treści ustawy o kompensacie państwowej nic nie pomoże i prokuratorzy obecni na tej sali wiedzą najlepiej. To jest ustawa zła, szkodliwa, wprowadzająca ofiary przestępstwa w pułapkę, bo jeżeli nawet wejdzie w procedurę i zostanie orzeczona kompensata, często śmieszna, to 29 zł dla niewidomej ofiary przestępstwa, prawda? Albo tam około 300 zł dla osoby, która ma tylko skórę czaszki, nie ma już kości czaszki. I sąd prosi o przedstawienie rachunków na kaszki, biszkopty i zupki. 1200 zł dla osoby, która jest kompletnie zmasakrowana w wyniku przestępstwa. I teraz ta osoba, o której pan prezes Trybunału tu powiedział, która była ofiarą przestępstwa, mogłaby zostać zachęcona na przykład przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby nie tylko dochodziła swoich praw w postępowaniu, ale żeby również ubiegała się o pomoc finansową, na rehabilitację, na pierwszą pomoc. Ja teraz tego nie mogę robić, bo ja ją wprowadzę w błąd. Bo jeżeli ten sprawca, który nie ma środków finansowych, okaże się niepoczytalny, jak w przypadku narkomana, który wywlókł wracającą z nocnego dyżuru pielęgniarkę z samochodu, poranił ją nożem, odebrał jej samochód, który rozbił na pierwszym drzewie, poranił jej twarz. Nie mówię już o stresie, mówię o okaleczeniu, utracie majątku. Samochód nie był ubezpieczony, to było jej narzędzie pracy, bo dzięki temu dojeżdżała do pracy. Jeżeli ona by teraz weszła w procedurę kompensaty, może by i dostała te 5 tysięcy, chociaż to się prawie nie zdarzy. Natomiast jeżeli by następnie sąd stwierdził, że to była osoba niepoczytalna, ona musi zwrócić te pieniądze. Jak państwo może się tak zachowywać? Jak my na to możemy patrzeć? Co więcej, ja dzisiaj mówiłam przed rozpoczęciem obrad, że jestem przecież rzecznikiem praw obywateli. Prokuratorzy też są obywatelami. Ta ustawa wskazuje prokuratorów na dwuznaczną postawę kogoś, kto ma konfrontować ofiarę ze sprawcą. Żeby się sprawca mógł przyjrzeć, czy naprawdę zmasakrował ofiarę wystarczająco. I prokurator znajduje się w sytuacji, w której jeszcze powinien dopytać sprawcę, czy na pewno tak było. Oczywiście prokurator, powie mi pan prokurator generalny i pani zastępca, może przecież sam złożyć w imieniu ofiary, której się stała tak straszna krzywda, wniosek o kompensatę. Ile było takich wniosków złożonych przez prokuratorów? Jeden. Według porównawczych, ja się nie dziwię, bo prokurator jest w tak dwuznacznej sytuacji w tej ustawie postawiony, że on ma równocześnie przesłuchiwać ofiarę, ma występować w jej imieniu, ma sprawdzać, co powiedział sprawca, ma chronić skarb państwa przed wyłudzeniem. Czyli już wiemy, że to jest ustawa, która krzywdzi ofiarę, zwłaszcza, że ofiara udając się na te wody postępowania sądowego nie wie, jak to się skończy, krzywdzi prokuratora. Na tą ustawę narzekają sędziowie. Od doręczeń przez zawiadomienia znajdują się wobec fatalnego aktu normatywnego, który ich wtrąca w głęboką niepewność. To nie znaczy, że są zawsze bez winy, ponieważ jednak mogą odstąpić od żądania rachunków za te kaszki i za wodę mineralną od dziecka, które jest w śpiączce od 2 lat w wyniku przestępstwa. Ale nie odstępują. To nie znaczy, że sędziowie zawsze są bez winy. Jeżeli w wyniku ich zaniedbania sąd nie dostrzegł, że 80-letnia ofiara przestępstwa nie może w ogóle mieć szans na kompensatę, bo minęły 2 lata od popełnienia przestępstwa. Pierwsza rzecz, która jest w tej ustawie. Mimo to postępowanie jest prowadzone dalej, w wyniku tego 80-letnia ofiara wychodzi z orzeczonymi kosztami sądowymi w wysokości 2400 zł. Ale sąd, który sam się zawstydził, zredukował to do 1200. Mamy też takie kwiatki dzięki badaniom,
jak sąd, który wyraża pogląd, że dochody ofiary przestępstwa wynoszące 300 zł miesięcznie powinny wystarczyć, żeby ofiara systematycznie odkładała pieniądze z tego dochodu na możliwe ewentualne postępowanie sądowe i jego koszty. Proszę Państwa, odkąd zostałam Rzecznikiem Praw Obywatelskich, uważam tą ustawę za mojego wroga numer jeden. Zwracałam się do parlamentu in plenu. Mówiłam o tej ustawie podczas zgromadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Mówię o tym we wszystkich mediach, o którym można. A przede wszystkim zwracam się do ministra sprawiedliwości. I otrzymuję, a wina jest wszystkich ministrów od 2005 roku. Wszyscy wiedzieli, co to jest za ustawa. Co więcej, w budżecie państwa jest 70 milionów złotych na pomoc dla ofiar przestępstw. Skorzystało 30 osób. Moje pytanie do reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości dzisiaj jest, jak państwo w zeszłym roku zużyliście te pieniądze? Co się z nimi stało? I ja piszę od lat, jak wielu przedstawicieli środowiska, czyli mamy tak, ustawę, która krzywdzi ofiary, i krzywdzi pracowników wymiaru sprawiedliwości. A minister sprawiedliwości mi w lipcu po kolejnych moich monitach odpowiada, że trwają prace legislacyjne nad założeniami. Od lipca do lutego to myśmy zrobili całą reformę samorządu terytorialnego. Jeszcze mi się mówi, panie ministrze, że trwają oszacowania finansowe. Jakie szacunki finansowe, skoro państwo macie te pieniądze? I przypominam, że to była implementacja dyrektywy, bo się dzisiaj zachwycamy dyrektywą. To była dyrektywa z 2005 roku. Implementowana źle, późno i niechętnie. Nowelizacja z 2009 roku pogorszyła tylko sytuację. No może naprawiła dwa błędy, ale nie zmieniła sytuacji. Nie oszczędzę już państwu dalszych krwawych szczegółów. Mamy tam też sytuację, w której matce, której niepełnoletnie dziecko było, jest ciężko uszkodzoną zdrowotnie ofiarą przestępstwa, odmówiono przyjęcia wniosku, wystąpienia w jej imieniu. Już nie oszczędzę wysokiej publiczności przykładów, kiedy właściwie, no może zrobię to inaczej, nie oszczędzę państwu przykładu, tylko zamienię go na radę. Gdyby nie daj Boże kogoś z bliskich państwa dotknęło takie nieszczęście, że zostaliby ciężko uszkodzeni w wyniku przestępstwa. I ta osoba bliska leżałaby w śpiączce. To proszę pamiętać, żeby ją jak najszybciej ubezwłasnowolnić. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to ona straci prawo do kompensaty do wysokości 12 tysięcy złotych, bo osoba najbliższa nie może złożyć wniosku w jej imieniu. I na tym zamknę rozważania dotyczące ustawy o kompensacie. Uważam za rzecz niezwykle naganną z punktu widzenia praw człowieka, niewytłumaczalną. Przedstawiłam zresztą ten problem w zeszłym tygodniu panu premierowi. I powiedziałam, że to jest dla mnie test dobrej woli rządu w zakresie praw człowieka. I jeżeli tydzień ofiar przestępstw nie ma się zamienić w szyderstwo, to on się powinien zakończyć przedstawieniem założeń projektu ustawy. Ja rozumiem, że od lipca już są gotowe. To jest pierwszy punkt. Proszę wybaczyć ton, ale mam do tej ustawy stosunek emocjonalny. Zwłaszcza po zapoznaniu się z losami ofiar przestępstw. I mam nadzieję, że państwo po wysłuchaniu moich przykładów, chociaż część mojego nastawienia emocjonalnego, i tu jestem szczególnie wdzięczna za obecność prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przejęliście. Oczywiście pozostaje droga do Trybunału, ale ja chcę tej zmiany natychmiast. A jednak młyny trybunalskie z natury rzeczy mielą wolę. Zwracałam się również do Senatu, żeby to był projekt senacki. Zwrócę się do pana prezydenta. Ktokolwiek chciałby tą ustawę zmienić i podjąć ją, po prostu zmyje z nas pewną plamę, która w tej chwili na wszystkich tu obecnych ciąży. Przykład drugi. Mediacja. Byłam bardzo wstrząśnięta, kiedy pan minister Gowin
krótko przed swoim ustąpieniem na spotkaniu z korporacją prawniczą powiedział, że mediacji nie ma i nie będzie. Znaczy tu teraz to był nieuprawniony skrót myślowy, ale dał wyraz przekonaniu, że prace nad mediacją potrwają jeszcze długo i że o prawdziwym systemie mediacji nie można jeszcze będzie długo w Polsce mówić. Przypominam o dwóch lukach najgorszych. Mediacja po wyroku. Pan prokurator generalny zgodzi się ze mną, że ważną rzeczą jest prawo na przykład dla ofiary przestępstwa z użyciem przemocy, żeby wiedziała, kiedy sprawca wyjdzie, czy kiedy sprawca uda się na przepustkę. Że niezwykle ważne jest orzekanie zakazu zbliżania się sprawcy, na przykład do gospodarstwa domowego. Ale która z ofiar to wie? Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mediacja po wyroku właściwie nie istnieje. To może za ostro powiedziane. Ona istnieje, ale na pewno nie jest rozpowszechniona i nie jest powszechnie znana. Co możemy zmienić? Przede wszystkim możemy zmienić, proszę Państwa, to, że zawieszenie kary pozbawienia wolności, które jest, jak wskazuje profesor Zoll, coraz bardziej cieniem kary i nie jest traktowane już poważnie, nie jest odczuwane jako dolegliwość. Żeby chociaż była obowiązkowa wówczas mediacja po wyroku, jeżeli jest orzekane zawieszenie. Są tu wspaniali specjaliści z zakresu prawa karnego i kryminologii. Proszę zastanowić się nad tym, może zaczęlibyśmy od tego. Kolejny element. Proszę zwrócić uwagę, ja się tylko koncentruję na dysfunkcjach i rzeczach, które nie funkcjonują. Proszę mi wybaczyć, że nie dziękuję tym wszystkim, którzy zrobili wiele dla poprawy w zakresie praw ofiar przestępstw. Ja to znam i bardzo doceniam, ale jesteśmy tu po to, żeby zmienić rzeczywistość. Kolejna sprawa. Mamy około 15 tysięcy przestępstw z przemocy domowej, za znęcanie się nad członkami rodziny. Podstawowym instrumentem, który przywraca równowagę, jest konieczność opuszczenia mieszkania przez sprawcę i zakaz zbliżania się. Ile mamy takich rzeczy orzeczonych? 1/15. Ja nie ingeruję w niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. Na pewno nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe do orzeczenia. Ale ta dysproporcja w porównaniu na przykład z doświadczeniami austriackimi czy francuskimi jest uderzająca. Czyli ofiara nie może liczyć na to, że dostanie pomoc finansową. Ofiara nie może liczyć na to, że skutecznie wyprowadzimy sprawcę przemocy domowej z mieszkania. Ofiara nie może liczyć na to, że będzie mogła wziąć udział w mediacji. Przy czym chodzi mi nie tylko o mediacje karne, ale mediacje rodzinne i mediacje administracyjne. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje przy sytuacji braku mediacji rodzinnych. Pan prokurator generalny, komendant główny policji, słusznie są dumni z wysokiej wykrywalności sprawców zabójstw w naszym kraju. Ale jak wiemy, drugą stroną tego medalu jest to, że zwykle sprawców daleko szukać nie musimy. I obecni tu reprezentanci policji powiedzą ze swojego doświadczenia, jak w wielu przypadkach są to po prostu członkowie rodzin. Ile tych tragedii by się nie zdarzyło, i to są często zabójstwa dotyczące całych rodzin, również dzieci. Ile z tych tragedii by się nie zdarzyło, gdybyśmy mieli mediację rodzinną odpowiednio wcześnie? Nie mówię, że wykluczylibyśmy, że znacząco obniżylibyśmy, ale gdyby się choćby w niektórych przypadkach udało rozładować to potworne napięcie, które istnieje w niektórych rodzinach, mogłoby to nam poprawić statystykę, jeżeli chodzi o ilość zabójstw w naszym kraju, skoro większość tych zabójstw powstaje w kręgu rodziny. I wreszcie ostatnia już kwestia. Oszustwa dokonywane na niekorzyść osób starszych. O ile widzę
poprawę w zakresie praw dzieci ofiar przestępstw. I tu się chciałam głęboko skłonić przed Fundacją Dzieci Niczyje, przed Stowarzyszeniem Justicja. Dzięki szkoleniom dla sędziów, dla prokuratorów mamy rzeczywisty postęp na przykład w przesłuchiwaniu nieletnich ofiar przestępstw. W drugim końcu skali mamy osoby starsze. Zwracałam się do pana prokuratora generalnego o to, żeby wprowadzić statystykę, bo my nie wiemy, ile osób starszych pada ofiarą oszustwa. Przy czym ta ofiara oszustwa to jest osoba, która utraciła lokal mieszkalny na przykład. I w tej chwili fala tych oszustw wzbiera, ponieważ parlament opóźnia pracę i dwa resorty, opóźnia finansów i gospodarki, opóźniają pracę nad ustawą o odwróconej hipotece. Nie mamy zupełnie połączonych działań, które dotyczą rozpoznania naszej sytuacji gerontologicznej, sytuacji na przykład osób chorych na chorobę Alzheimera, osób, które we wczesnej fazie pozostają jeszcze w domu, są idealnymi ofiarami, ponieważ dokładnie wiem, jak w obrazie o chorobę Alzheimera obniża się krytycyzm, nieufność odpowiednia i zdrowy rozsądek dotyczący rozeznania swoich interesów. Mamy tysiące ludzi kompletnie bezbronnych i mamy sytuację, w której na przykład notariusze potwierdzają transakcje, których oddanie mieszkania następuje za jakąś symboliczną sumę. Sama próbowałam kiedyś odwrócić transakcję człowieka, który był z lekkim upośledzeniem umysłowym, który zamienił notarialnie mieszkanie, które pozostawili mu rodzice, na telefon komórkowy. I nie udało mi się tej transakcji odwrócić. Mamy transakcje, w których, również w Warszawie, w których nastąpiła sprzedaż kamienicy za 50 zł. I również tych transakcji nie udaje się odwrócić. Nie mamy akcji samorządu notarialnego, który by bardziej czynnie w tym przypadku reagował, zwłaszcza wobec szkody osób starszych. Te osoby nie są ofiarami w wyniku tego, jak często znajdujemy takie pogadanki medialne, które mówią, że no, to same sobie są winne, bo trzeba było zasięgnąć opinii adwokata, trzeba było się poradzić. To jest całe pokolenie, które nie znało reklamy, które jest kompletnie bezbronne wobec agresywnych technik marketingu, które po prostu ma dziecięce zaufanie do banków, bo banki były tylko państwowe. I my tych ludzi wydajemy na łup tych, którzy ich pozbawiają ostatniej rzeczy, jakie mają. Mieszkanie lub dom. W Polsce, jak na Węgrzech, jeszcze nie przyszła fala przejmowania gospodarstw rolnych. To zaraz będzie, razem z rosnącymi cenami ziemi. Ale to jest ciągle ciemna liczba, bo my nie mamy nawet statystyk. Stąd ja się chętnie przyłączę do apelu o zmianę konstytucji. Ale zanim zmienimy konstytucję, mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia w ramach obowiązującego prawa. Zwłaszcza, że można wykorzystać ten artykuł konstytucji, który kiedyś wprowadziliśmy, który pozwala władzy publicznej podejmować konkretne działania dla ochrony konsumentów. Chciałam powiedzieć, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, o której dzisiaj mówimy, która ustanawia normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, jest niezwykle ważna. Cieszymy się, że jest. Tak jak podkreślał pan prezes Trybunału Konstytucyjnego w ramach naszej, we wcześniejszych swoich wystąpieniach, w związku z naszą prezydencją i przez działalność wielu tu obecnych naukowców, ekspertów, działaczy społecznych, nie jesteśmy bynajmniej w ogonie Europy. Problem jest taki, że w trzech kluczowych kwestiach mamy straszliwe opóźnienie. W mediacji w tej chwili już lepsze wyniki notują najmłodsi członkowie Unii Europejskiej, Bułgaria i Rumunia. Teoretycznie wiemy o mediacji wszystko, ale nic się nie zmieni. Jestem w stałym kontakcie ze środowiskami mediacji. I po raz pierwszy takie poczucie dojścia do pewnej bariery i konieczności zmiany odczułam 2 lata temu podczas konferencji o prawach Tygodniu Ofiar Przestępstw. Potem usłyszałam, że już więcej tych konferencji nie będzie się organizować o mediacji, bo tam wtedy
mówiliśmy o mediacji. Cieszę się, że Resort Sprawiedliwości zmienił stanowisko. Wiąże wielkie nadzieje z podejściem obecnego pana ministra do kwestii mediacji. Takie były nasze pierwsze rozmowy i ja w to wierzę. Ale niech się testem pierwszym stanie zmiana ustawy o kompensacie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Poruszyła pani bardzo ważną kwestię związaną z funkcjonowaniem ustawy o kompensacie państwowej. Prokuratura Generalna organizowała konferencję, seminarium dotyczące funkcjonowania tej ustawy. Pani profesor była gościem naszym. W pełni podzieliliśmy, tutaj byliśmy zgodni co do sprzecznych, dychotomicznych przepisów zawartych w tej ustawie i niejednoznacznej roli prokuratora występującego, reprezentującego Skarb Państwa, występującego z wnioskiem o kompensatę. I tutaj byliśmy zgodni. Zwracaliśmy się, to był nasz apel wspólny, do ministra sprawiedliwości o nowelizację przepisów tej ustawy, zmianę, dlatego gdyż w takim brzmieniu ta ustawa no, nie przynosi wiele dobrego dla ofiar przestępstw i pani profesor to w dniu dzisiejszym nam przedstawiła. Jest przedstawiciel ministra sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że tutaj nasz wspólny apel skierowany do ministra sprawiedliwości w końcu przyniesie skutek oczekiwany, skoro są już założenia do nowelizacji tej ustawy, bo o tym akurat nie wiedzieliśmy, że już te założenia są. Ze strony Prokuratury Generalnej deklarujemy współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości. W tym zakresie mamy specjalistów, którzy problematyką, szeroko rozumianą problematyką ofiar przestępstw i funkcjonowaniem systemu sprawiedliwości naprawczej zajmują się w Prokuraturze Generalnej i w prokuraturach apelacyjnych, więc ze swej strony deklarujemy udział w pracach nad nowelizacją tej ustawy jako praktycy, jeżeli taka wola będzie oczywiście Ministerstwa Sprawiedliwości, by zaprosić przedstawiciela Prokuratury Generalnej. Pani profesor poruszyła szereg istotnych kwestii związanych z ofiarami przestępstw określanymi również przez dyrektywę jako ofiary o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony. Dotyczy to dzieci, dotyczy to osób starszych. Tutaj też jest wiele na tym polu do zrobienia. Myślę, że w trakcie naszej dyskusji i naszych planów co do ewentualnej przedstawienia naszej inicjatywy, skierowania inicjatywy w zakresie transpozycji dyrektywy, też tym się podczas naszej sesji drugiej części zajmiemy. Ja tylko tutaj chciałam, jeśli pan prokurator generalny pozwoli, wspomnieć, iż pan prokurator generalny spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej, albowiem dla prokuratora generalnego, dla nas tutaj wszystkich bardzo istotną grupą pokrzywdzonych są osoby starsze i widzimy też zagrożenia wynikające z przyszłego funkcjonowania przepisów, prowadzenia przepisów dotyczących tak zwanej chociażby odwróconej hipoteki, ale nie tylko, bo również patrzymy na to bardzo szeroko w zakresie różnej postaci oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Także bardzo dziękujemy pani profesor. Ja teraz bym chciała poprosić o zabranie głosu przez panią profesor Irenę Wójcicką z Kancelarii Prezydenta. Pani profesor odpowiada za cały segment spraw społecznych w świetle tutaj naszej takiej deklaracji co do ewentualnej zmiany konstytucji, ale przedtem jeszcze mamy dużo do zrobienia. Bardzo prosimy również o przychylność pani profesor w tym zakresie dla naszej inicjatywy. Bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Szanowni Państwo, witam. Panie Przewodniczący Trybunału, Panie Rzecznik, Panie Prokuratorze Generalny. To bardzo dobrze się składa, że w tym tygodniu można dyskutować o wdrożeniu w prawie polskim dyrektywy Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego dotyczącego ochrony ofiar. Wydaje mi się, że to właściwy moment, żeby o tym dyskutować, o następstwach i skutkach tej dyrektywy w Polsce. Ja chciałam się nawiązać do wypowiedzi poprzednich, a zwłaszcza do tego akcentu zwróconego na fakt, że często w sprawach
karnych uwaga skupiona jest na dojściu do prawdy, na zdefiniowaniu sprawcy, na właściwym ukaraniu i w tym procesie często w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na ochronę praw ofiar, a często kosztem, że tak powiem, uzyskania właściwego postępu w procesie karnym, prawa ofiar są naruszane. I ta, że tak powiem, potrzeba równowagi, przywrócenia równowagi, mocniejszego popatrzenia przede wszystkim na ofiary, to jest to, co wnosi dyrektywa i wydaje się, że z tego punktu widzenia ona jest niesamowicie ważna również dla polskiego prawa i dla polskiej praktyki. I mam nadzieję, że ona przyczyni się do poprawy ochrony ofiar przestępstw, zwłaszcza ofiar najbardziej bezbronnych, czyli ofiar przemocy domowej, ofiar przestępstw seksualnych dzieci, kobiet. Chciałabym przedstawić parę, że tak powiem, uwag dotyczących, związanych z tą dyrektywą i to, co wydaje nam się istotne z punktu widzenia polskich przepisów prawa. Po pierwsze, polskie prawo krajowe przewiduje określony standard ochrony ofiar przestępstw, ale wciąż są obszary, które wymagają zwiększenia gwarancji tych praw, to jest niewątpliwe, polepszenia sytuacji pokrzywdzonych, jak również i dotyczy to zarówno zmiany regulacji, jak i zmiany praktyki postępowania w procesie karnym, zmiany dotyczącej mentalności, umiejętności, odpowiedniego podejścia, czy wreszcie takiej zwykłej ludzkiej empatii, której też czasem w tym postępowaniu braknie. I z tego punktu widzenia uważam, że to, co zasługuje na szczególną uwagę w dyrektywie, to nacisk położony na kwalifikację osób mających kontakty z ofiarami. Ja wiem, że są organizacje pozarządowe, które prowadzą szkolenia prokuratorów, sędziów w zakresie ochrony praw osób, ofiar przemocy, że które znacznie oczywiście wykraczają poza ta wiedza, wykracza znacznie poza znajomość procedur prawnych, a odnosi się do psychologii, do umiejętności udzielania psychologicznego wsparcia, dostosowania warunków przesłuchania do możliwości intelektualnych, do sytuacji, do osobowości danej osoby, w końcu do dostosowania całej procedury do psychiki ofiarów, uwzględniając, że często ofiary, zwłaszcza ofiary przemocy domowej czy przemocy seksualnej, przeżywają niezwykłą traumę i złe postępowanie w czasie całej procedury może tę traumę pogrążyć, pogłębić. Trzeba również pamiętać o tym, że nowe przepisy, które zostały wdrożone w tym roku, które gwarantują niektórym ofiarom przestępstw, znaczy dzieciom, jak również osobom gwałconym jednorazowe przesłuchanie i to jest rzeczywiście właściwa ochrona prawna, mogą okazać się jakby nieskuteczne w procesie karnym, jeżeli osoby przesłuchujące, współpracujące z ofiarami nie będą w stanie tak postępować prawidłowo, żeby uzyskać w tym jednym przesłuchaniu właściwą wiedzę, a więc również właściwa wiedza osób skontaktujących się z ofiarami jest niezbędna dla prawidłowości całego procesu karnego, jak również dla ochrony, tym samym również dla ochrony tych osób. Wydaje mi się, że to jest niebywałe wyzwanie, ten wymóg, że tak powiem, odpowiedniego przygotowania osób, zarówno policji, jak i prokuratury, sędziów, również instytucji wsparcia, jak na przykład pomoc społeczną, umiejętność, że tak powiem, innych kwalifikacji niż tylko karnych, niż tylko związanych z wykonywaniem zawodu dla rozmowy z takimi, z ofiarami jest niezwykle chyba dużym i bardzo ważnym wyzwaniem dla całego systemu wspierania ofiar przestępstw. I dyrektywa nakazuje de facto, żeby wszystkie, żeby osoby, które kontaktują się z ofiarami, posiadały odpowiednie szkolenia, właśnie te szkolenia wykraczające poza typem informacji, poza wiedzę o procedurach, prawda,
prawnych. I wydaje się, że to jest coś, co, do czego być może Polska dorasta, ale to znacznie wzmacnia wagę tego elementu, który w tej chwili prowadzą, za co dziękuję bardzo, organizacje pozarządowe we współpracy z instytucjami państwa, przygotowując sędziów, prokuratorów do współpracy z ofiarami przemocy. Kolejną kwestią, na którą chciałabym zwrócić uwagę i która wymaga moim zdaniem szczególnego namysłu i uwagi, jest kwestia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której znowelizowana wersja zakłada powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, grup wieloosobowych, osób, przed którymi ofiara ma się stawić, że tak powiem, odpowiadać na różne często intymne pytania. Te zespoły mają również prawo do sięgania do informacji o osobie poszkodowanej bez pytania o zgodę, o dostęp tej informacji. Często w małych społecznościach doprowadza to do dodatkowej stygmatyzacji ofiary, do dodatkowego stresu i dodatkowego zagrożenia. Ponadto wielodyscyplinarność tych zespołów, wieloosobowość tych zespołów doprowadza do tego, że procedury, w jakie postępowania przed tym zespołem są często długotrwałe, co dodatkowo naraża ofiary przemocy na stres. Tak, i całe to postępowanie moim zdaniem, czy też opieram się tutaj na doświadczeniu organizacji pozarządowych i prawników, narusza często godność ofiary i prawo do ochrony jej wizerunków, i ta sprawa wydaje się wymaga szczególnego namysłu. Pani profesor mówiła o mediacji, ja też, że tak powiem, mocno przypisuję się do tego apelu o zwiększenie roli mediacji w procesach i że tam pomiędzy ofiarą i sprawcą. Wydaje mi się, że jest jednak taki obszar spraw, w których należałoby rozważyć, czy mediacja może być skuteczna i może być stosowana, a chodzi właśnie o ten obszar spraw, który dotyczy przemocy domowej. Mediacja w Polsce nie jest zbyt często stosowana, ale dość często, jak na warunki polskie, właśnie w sytuacji przemocy domowej, kiedy głównym celem tej mediacji często nie jest ochrona ofiary, tylko ochrona rodziny. I te dwie wartości, że tak powiem, można powiedzieć w pewnym sensie w sytuacji, kiedy na przykład sprawca, co często się zdarza, jest nałogowym alkoholikiem, mogą leżeć w sprzeczności. Dlatego szalenie ważne jest, żeby w tych obszarach właśnie przemocy domowej mediację wykorzystywać z dużą ostrożnością i wtórną w stosunku do naprawy krzywd, do tej sprawiedliwości, prawda, naprawczej, która ma być przeprowadzona, jak sądzę, przede wszystkim ofiara, a potem rodzina, zwłaszcza w takich sytuacjach. Chciałam też podkreślić, że niewątpliwie, gdy mówiliśmy o kształceniu, o przygotowaniu do rozmowy z ofiarami, do wsparcia ofiar, to w pewnym sensie tym, że położyłabym też również nacisk na kwalifikację kuratora procesowego, który reprezentuje dziecko w momencie w postępowaniu karnym, w sytuacji, gdy oskarżonym jest jeden z rodziców. Też dochodzą do mnie informacje, że nie zawsze ci kuratorzy procesowi są odpowiednio przygotowani, że nie są to zawsze właściwie dobrane osoby z punktu widzenia wiedzy, obiektywizmu i jednocześnie możliwości nawiązania kontaktu z dzieckiem, które reprezentują, i to z punktu widzenia właśnie ochrony dziecka wydaje się rzeczą bardzo niezbędną. Chciałabym też wrócić do tej niedawno uchwalonej ustawy, która jest niewątpliwie, czy też wdrażanej w tej chwili ustawy, która jest niewątpliwie ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o zagwarantowanie szczególnych praw dla ofiar gwałtów, dla dzieci, prawda, specjalne, że powiem, okoliczności przesłuchania, ograniczenie liczby przesłuchań do jednego, możliwość, że te powołania biegłego psychologa, że to odpowiedniej płci i tak dalej. To są niewątpliwie bardzo istotne sprawy. Chciałabym tylko podkreślić, że właśnie one muszą być wzmocnione również poprzez mocniejsze przygotowanie wszystkich uczestniczących w procesie do
współpracy z ofiarami, a również chciałabym apelować przede wszystkim do sądów, żeby wdrożenie tej ustawy rzeczywiście postępowało wartko i żeby te niezbędne warunki dla przesłuchań dla tych osób zostały przygotowane zgodnie z terminem ustawy. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Bardzo dziękujemy pani profesor za przybycie i poruszenie tak wielu ważkich kwestii. Przede wszystkim pani profesor poruszyła, jak ważna jest dyrektywa z punktu widzenia ofiar przestępstw, albowiem dyrektywa kompleksowo reguluje system ochrony ofiar przestępstw. I szczególny nacisk pani profesor położyła na szkolenia osób zajmujących się ofiarami przestępstw. Rozumiem, w trakcie... Zgadzamy się z tym. Bardzo dziękuję pani profesor. Przede wszystkim kwalifikacje osób mających kontakt z ofiarami przestępstw, począwszy od pierwszej czynności procesowej, poprzez całe postępowanie. Dyrektywa też wskazuje na potrzebę specjalistycznych szkoleń w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście sporządzania indywidualnej oceny w celu ustalenia zagrożenia dla ofiary i podkreśla wagę tych szkoleń. Również jeżeli chodzi o system sprawiedliwości naprawczej, pani profesor podkreśliła, że tak nazwę, pułapki wynikające ze stosowania czy mediacji, czy wcześniej pani profesor mówiła o kompensacie państwowej. Dyrektywa też kładzie nacisk oczywiście na system sprawiedliwości naprawczej, ale podchodzi do niego w ten sposób, że należy ostrożnie stosować te instytucje tak, by zapobiegać przede wszystkim ponownej i wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstw. Jest cały czas nacisk w tej dyrektywie na to położony, więc ja akurat osobiście podkreślałam to na wszystkich seminariach. Nie jestem przeciwnikiem zastosowania instytucji mediacji w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, ale musi być to, jeżeli taka mediacja byłaby przeprowadzona, musi być to mediacja przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, która ma duże doświadczenie, tak by nie była to mediacja służąca rodzinie, to co pani profesor powiedziała, ale rzeczywiście ofierze przestępstwa. Tak więc też te kwestie będziemy tutaj podczas naszej, mam nadzieję, dzisiejszej całej sesji poruszać. Bardzo dziękuję pani profesor. Poproszę teraz o zabranie głosu przez pana Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo prosimy, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Minister Sprawiedliwości, jak zresztą państwo słyszeliście, musi uczestniczyć w takim spotkaniu, bo to jest niezwykle ważny element działalności ministra sprawiedliwości. No, chciałbym pani rzecznik, ogromnie cenię panią rzecznik za to, co robi, za ogromną wrażliwość, jaką angażuje się w to, co w Polsce się dzieje. Chciałem oczywiście pani rzecznik powiedzieć, że minister ma przygotowany projekt założeń i w najbliższych tygodniach do Rady Ministrów ten projekt założeń skieruje, bo bez wątpienia to jest ogromnie istotny element. Ustawa funkcjonuje, oczywiście minister sprawiedliwości jest jednym z tych organów państwowych, który ma inicjatywę ustawodawczą. Jak pani rzecznik podkreślała, dyskutuje się w Polsce na temat tej ustawy od kilku lat. No z przykrością muszę stwierdzić, że nie podjęliśmy gwałtownych i natychmiastowych akcji, które by doprowadziły do zmian tego aktu prawnego, ale nie chcę oczywiście usprawiedliwiać ministra, że w tym czasie minister był inicjatorem wielu zmian kodyfikacyjnych, między innymi o czym pani profesor mówiła, minister z kancelarii pana prezydenta o tej zmianie dotyczącej kodeksu postępowania karnego, to
kwestii dotyczących ofiar przestępstw przeciwko obyczajności i seksualności. To dla nas było niezwykle ważny element pracy ministra sprawiedliwości i ku zadowoleniu ministra sprawiedliwości parlament przyjął tą ustawę jednogłośnie, a ona weszła w życie 27 stycznia 2014 roku. Minister Sprawiedliwości na podstawie tych zmian wydał rozporządzenie, które będzie przygotowywać i przygotowuje specjalne pokoje przesłuchań dla osób takich właśnie pokrzywdzonych tymi kategoriami przestępstw. Zatem niejako usprawiedliwienie tego, czego jeszcze nie zrobiliśmy, ale na pewno zrobimy. Ja chcę powiedzieć, że w ramach tej kompensaty państwowej, korzystając nie z tych funduszy, ale z funduszy norweskich, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szkolenie prawie 1000 osób, sędziów, prokuratorów, kuratorów i te pieniądze przede wszystkim poszły na to, aby zwiększyć świadomość tych wszystkich, którzy tą ustawą się zajmują, którzy bezpośrednio tym postępowaniem zajmują się i aby uświadamiać tym osobom, które na dzień dzisiejszy, bo one obowiązuje, korzystają i w jaki sposób skorzystać z tej ustawy, aby osiągnąć przynajmniej minimalne korzyści. Tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstw to też dla ministra sprawiedliwości ogromnie ważny element jego działalności. Dzisiaj rozpoczął się i on będzie trwał tydzień, ale to też nie jest tydzień, bo ta interdyscyplinarna pomoc przy udziale naszych partnerów, prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, komendy głównej policji, organizacji samorządowych, kuratorów i komorników z pewnością jest między innymi tym elementem, który ma wskazać osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jakie prawa im przysługują i do kogo mają się zwrócić. Nie tylko o pomoc prawną, ale o pomoc psychologiczną. Zresztą tą działalność minister prowadzi przecież cały rok. Chcę również powiedzieć o tym, że 6 lutego 2014 roku minister sprawiedliwości podpisał nowe rozporządzenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej. Rozpoczynamy kolejny konkurs na nowych zasadach przejrzystych, bo zwracali niektórzy oferenci uwagę, że może są pewne wątpliwości co do sposobu organizacji konkursu. Teraz minister sprawiedliwości po przeanalizowaniu wydał rozporządzenie i zdaniem ministra tych problemów nie będzie. Natomiast warto podkreślić, że do wydania czy do zaoferowania organizacjom pozarządowym, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym, w tym roku mamy 20 milionów złotych. To nie są małe pieniądze, to są bardzo duże pieniądze i one z pewnością będą wykorzystane przede wszystkim dla osób, które są nie korzystają. Rehabilitacja, leczenie, koszty zakupu wielu innych rzeczy potrzebnych osobom pokrzywdzonym, czyli to jest ten element niezwykle istotny dla ministra sprawiedliwości i ta pomoc prawna w ośrodkach pomocy ofiarom przestępstw też dla ministra sprawiedliwości jest niezwykle ważnym elementem. Ja wiem, że pani rzecznik chciałaby, żeby minister robił więcej. Minister będzie robił więcej i robi. Ja na pewno zapewniam, że jak pani doskonale wie, pani minister, pani rzecznik miała okazję spotkać się z panem ministrem Biernackim. Pan minister Biernacki również jest inicjatorem, pomysłodawcą ustawy o ochronie świadka i osób pokrzywdzonych. Pracujemy nad tym i chcemy jak najbardziej te akty prawne wprowadzić w życie jak najszybciej. Myślę, że zdążymy. Ja też nie chcę usprawiedliwiać się, jak mówimy o tej dyrektywie, dyrektyw unijnych Parlamentu, Komisji Europejskiej, które ma również zainicjować zmiany implementacji Ministra Sprawiedliwości, jest wiele. Między innymi ta, nad którą też dyskutujemy, szczególnie nad artykułem 22 o pokrzywdzonych, tych wrażliwych. Prawda? Ona, jak dyskutowaliśmy z partnerami europejskimi, budzi kontrowersje, budzi wątpliwości, ale
jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami europejskimi, chcielibyśmy doprowadzić do ujednolicenia stanowiska w tej materii. Proszę Państwa, no, nie będę przedłużał. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Postaram się w imieniu jeszcze raz ministra sprawiedliwości, aby jak najszybciej ta ustawa, która budzi w Polsce, no, a przede wszystkim budzi u pani rzecznik wątpliwości, te założenia jak najszybciej pojawiły się na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Do widzenia. Bardzo dziękuję panie ministrze za przedstawienie harmonogramu prac Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie problematyki ofiar przestępstw. Liczymy tutaj na dalsze prace legislacyjne. No szkoda, że pracując nad ustawą o ochronie świadków nie uwzględniono wniosku prokuratora generalnego o nowelizację przepisu artykułu 191 paragraf 3 KPK. Mam nadzieję, żeby to się wpisywało jak najbardziej. Rozszerzenie, uproszczenie procedur związanych z anonimizacją świadków, ale no, przygotowaliśmy naszą propozycję, nie zyskała ona akceptacji. Jak Państwo wiecie, prokurator generalny nie ma inicjatywy legislacyjnej, może zwracać się z propozycją zmian przepisów. Zwracamy się, kierowaliśmy, kierujemy i będziemy kierować. Zobaczymy na ile efektywnie, na ile skutecznie. Bardzo dziękuję panie ministrze. Poproszę teraz o zabranie głosu przez panią Elżbietę Seredyn, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo proszę pani minister. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie w imieniu ministra pracy i polityki społecznej, organizatorom, panu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, panu prokuratorowi generalnemu, pani rzecznik i oczywiście wszystkim tym, którzy dołożyli starań w sposób szczególny w dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, myślę, że głos ministra pracy i polityki społecznej odnosi się do tych ofiar, które w sposób szczególny wymagają ochrony. Ofiar przestępstw, o których mówi też dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Dużo już dzisiaj w merytorycznej dyskusji padło jakby w kontekście podsumowania, kim jest ofiara przestępstwa, jakie ma prawa. Mówiliśmy też, jakie są minimalne normy, które ustanawia dyrektywa Parlamentu Europejskiego. Ja chciałabym się zatrzymać chwilkę, jeśli Państwo pozwolicie. I w sposób szczególny, tak jak stanowi dyrektywa, zatrzymać się na tych ofiarach przestępstw, które w sposób szczególny wymagają pomocy. Mowa tutaj o dzieciach, o osobach niepełnosprawnych, o osobach starszych, na co bardzo słusznie zwróciła uwagę pani rzecznik. Chcę powiedzieć, że te osoby oczywiście wtedy, kiedy stają się ofiarami przestępstw, z reguły są to właśnie przestępstwa popełniane w jej najbliższym środowisku, w domu rodzinnym. Są to ofiary przemocy. Mają prawo do wszystkich praw, które zawarte są w dyrektywie Parlamentu Europejskiego, ale także mają prawo formułować własne wnioski. W sposób szczególny dyrektywa odnosi się do ofiar różnego rodzaju przemocy. Dla nich zobowiązani jesteśmy zastosować ukierunkowane i zintegrowane wsparcie. I przejdę teraz do aktów prawnych, do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą też już pani minister Wójcicka była uprzejma wskazać, ale także Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy, czyli tego dokumentu kierunkowego, który minister pracy i polityki społecznej koordynuje i usprawnia chociażby w takim kierunku, jaki wyznacza dyrektywa. Jesteśmy teraz na takim etapie prac legislacyjnych już po Komitecie Stałym nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który określa cztery kierunki, szerokie kierunki
pomocy ofiarom przestępstw, ale ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie. Jakie to są kierunki? Oczywiście profilaktyka. Profilaktyka i edukacja, czyli też jakby w podsumowaniu do tych kwestii, które poruszały pani rzecznik i pani minister. Edukacja w szczególności tych słabszych, osób starszych. Drugi szeroki obszar to ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą, czyli mowa o ofiarach przemocy. Trzeci szeroki obszar, który został zapoczątkowany w obecnie funkcjonującym krajowym programie, to oddziaływania konkretne, profesjonalne na sprawców przemocy. Mowa tutaj o programach terapeutycznych, ale w tym nowym spojrzeniu na zjawisko przemocy w kontekście sprawców chcemy poruszyć i odnieść się do programów psychologiczno-terapeutycznych. Nowa formuła, która ma pomóc powrócić i zreintegrować, zresocjalizować działania sprawców przemocy. Kolejna szeroka grupa działań została nazwana w tym nowym dokumencie podnoszenie kompetencji służb. To też już zostało dzisiaj wywołane. Oczywiście ja ze swojej perspektywy, ze swojej codziennej pracy odnoszę podnoszenie kompetencji służb do zespołów interdyscyplinarnych i za tą kwestię, o której pani minister Wójcicka poruszyła, dziękuję, ale w takim szerokim ujęciu w ogóle służb pomocy społecznej, które mają szczególne znaczenie w rozwiązywaniu tych pierwszych trudnych spotkań i z ofiarą przemocy, ale także często ze sprawcą. Wtedy, kiedy dokument wejdzie w życie, mówię o nowym Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy, będziemy mogli podjąć konkretne rozwiązanie. Chciałabym tu Państwu kilka wskazać. To, co jest w szczególnym zainteresowaniu ministra pracy i polityki społecznej, to uruchomienie całodobowej, bezpłatnej infolinii dla ofiar przemocy. Na bazie tego, co już jest, niebieska linia funkcjonująca przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To jest rzeczywiście doskonała formuła pomocy, natomiast ta formuła jest jakby czasową formułą. Infolinia nie funkcjonuje wtedy, kiedy tak naprawdę do największych ataków agresji i przemocy dochodzi, czyli w nocy. Ta infolinia jest obciążona koniecznością posiadania jednego grosza. Zatem to rozwiązanie nie jest do końca w pełni profesjonalne. Dlatego też konkretnym działaniem wynikającym z krajowego programu jest uruchomienie takiej infolinii, która by spełniła oczekiwania przede wszystkim ofiar przestępstw. Kolejna ważna kwestia, która będzie wynikała z tego dokumentu, to wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących oddziaływań na sprawców w formie właśnie programów psychologiczno-terapeutycznych, ale też tworzenie nowych specjalistycznych miejsc, które po pierwsze będą odnosiły się do artykułu 9 dyrektywy parlamentu, czyli tworzyły miejsca schronienia, ale także będą profesjonalnym miejscem, gdzie sprawca, który też może się w takich warunkach znaleźć, a tak naprawdę to on powinien się tam znaleźć, a nie ofiara, która musi uciekać z domu, uzyska tam fachową, profesjonalną pomoc. Na dziś mamy takich ośrodków w naszym kraju, mówię o specjalistycznych ośrodkach wsparcia, 35. Te ośrodki funkcjonują ze środków z budżetu państwa. Tych środków naprawdę nie wystarcza, dlatego też kierunek zmian legislacyjnych. Chcemy kolejne dwa. Na dziś 8 tysięcy osób korzysta ze wsparcia z tych specjalistycznych ośrodków wsparcia, więc warto. To, co ważne. To, co kolejnym działaniem konkretnym wynikającym z nowego dokumentu prawnego, z krajowego programu, rozszerzenie katalogu oferty działań profilaktycznych, to o czym mówiliśmy, tak? Edukacja szeroko pojęta, szeroka kampania do osób w wieku starszym w celu chociażby ustrzeżenia ich przed zaciąganiem kolejnych kredytów czy sprzedaży swojego majątku, ale także kampania skierowana do dzieci i młodzieży w taki szczególny sposób, żeby uchronić ich przed byciem ofiarą przestępstwa. Ważnym elementem, który też został wpisany na sztywno do tego krajowego programu, to zacieśnienie współpracy między różnymi resortami na szczeblu centralnym, jednostkami samorządu na szczeblu niżej, ale bardzo ważnym ogniwem
Włączonym do tego systemu jest organizacja pozarządowa, która działa non-profit i bardzo często to ona realizuje te ważne zadania bezpośrednio na rzecz ofiar przemocy. I tak jak już powiedziałam, dużą uwagę poświęcamy podnoszeniu kompetencji służb w kontekście szerokim, bo traktujemy tutaj bardzo poważnie i Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale przede wszystkim ukierunkowujemy działania na służby pomocy społecznej, które tak naprawdę odgrywają znaczącą rolę oprócz czy obok policjantów, którzy w większości wypełniają niebieską kartę. I o tym też mówi artykuł 25 dyrektywy, jakby wychodząc naprzeciw, te kwestie zostały wpisane w krajowy program. Proszę Państwa, już na koniec chcę powiedzieć, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest operatorem programu operacyjnego Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Przemocy ze względu na płeć. Często bywa tak, że mówimy, działania nie są realizowane doskonale, profesjonalnie, czy też w ogóle nie są podejmowane, bo brak pieniędzy. Ten program daje ogromne, uruchamia ogromne możliwości finansowe. Jeszcze w tej perspektywie z mechanizmu norweskiego 3 miliony euro dla jednostek samorządu terytorialnego, dla NGO-sów, dla tych wszystkich, którzy realizują cel przeciwdziałanie atakom przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć poprzez stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi, jednostkami samorządu oraz organizacjami pozarządowymi. Te działania mają też szeroki wymiar. Oprócz diagnozy, którą chcemy przeprowadzić po to, żeby zidentyfikować, jakie grupy społeczne, jakie grupy ludzi tak naprawdę są w szczególności narażeni na przestępstwo, w szczególności oczywiście przestępstwo, o którym mówiłam, czyli przemoc. Po przeprowadzeniu tej diagnozy chcemy odnieść konkretne działania właśnie z użyciem fachowej siły, którą mamy w organizacjach pozarządowych, po to, żeby te zjawiska minimalizować, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i poczucie tego bezpieczeństwa na przyszłość. I na koniec szeroka kampania społeczna, jakby podsumowująca te działania, taka, która wszystkim tym, którzy mogą uchronić się przed przestępstwem po wysłuchaniu tych wszystkich treści przekazanych w kampanii społecznej, to zrobią. I na koniec już naprawdę, proszę Państwa, pozwolę sobie zacytować księdza Jerzego Popiełuszkę, który w sposób szczególny odnosił się do ofiar przestępstwa, a już z taką subtelnością i lekarską precyzją odnosił się w swoich działaniach do ofiar przemocy w rodzinie. Powiedział kiedyś tak: przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Warto działać wspólnie, warto działać interdyscyplinarnie, warto podejmować każdy krok na rzecz przeciwdziałania złym, dysfunkcyjnym zachowaniom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani minister za przedstawienie działań resortu w zakresie pomocy ofiarom przestępstw i przedstawienie tych czterech kierunków pomocy ofiarom przestępstw w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Myślę, że jeżeli chodzi o podległe służby resortowi, to przede wszystkim pierwszorzędne znaczenie mają prace zespołów służb pomocy społecznej, bo ich prawidłowe funkcjonowanie zapobiega tym patologiom, jakim są przestępstwa i być może nie doszłoby nigdy przy prawidłowo funkcjonujących zespołach, nigdy by nie doszło do postępowania przygotowawczego, nigdy by nie doszło do przestępstwa, gdyby te zespoły prawidłowo funkcjonowały. Nie twierdzę, że nie funkcjonują prawidłowo, natomiast było wiele takich postępowań w ubiegłym roku, gdzie właśnie to nieprawidłowe funkcjonowanie zespołów i służb pomocy społecznej przyczyniły się, prawda, w jakimś stopniu do powstania, do zaistnienia przestępstwa na szkodę dzieci.
Nie chcę tutaj już epatować tymi przykładami, znane są nam z mediów. Tak więc ja tutaj widzę pierwszorzędne znaczenie właśnie służb tych pomocy społecznej, a to, co sama pani minister podkreśliła, iż dyrektywa zakłada funkcjonowanie zintegrowanego systemu pomocy ofiarom przestępstw, więc wszyscy musimy tutaj na rzecz tego systemu działać razem. Bardzo dziękuję pani minister. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przez panią minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania. Bardzo proszę pani minister. Panie przewodniczący, pani rzecznik, panie prokuratorze, panie i panowie ministrowie, sędziowie, wszyscy znakomici goście. Kilka dni temu polski parlamentarzysta Robert Biedroń został pobity po raz czwarty. I z opisu tego zdarzenia i poprzednich zdarzeń wynika, że został pobity, ponieważ jest gejem. A także moim zdaniem został pobity dlatego, że jest duże przyzwolenie w Polsce na to, żeby osoby, które należą do tak zwanej grupy LGBT, były poniżane, lżone i bite. I to jest jeden z przykładów całego morza problemów, które się wiążą z dyskryminacją szeroko pojętą i tego morza problemów, który jest bardzo silnie związany z przemocą wszelką i z pojawianiem się ofiar przestępstw. Bo ten przypadek Roberta Biedronia, który będzie pewnie rozpatrywany, może się szczęśliwie rozwiąże, jest bardzo jaskrawą ilustracją tego, że my mamy w Polsce problem z równym traktowaniem, problem z niedyskryminacją. I ten problem bardzo silnie jest powiązany z tym, czy mamy sukces, czy mamy szansę na sukces, jeżeli chodzi o ochronę ofiar przestępstw. Bo nie tylko przecież przesłanka orientacji seksualnej, ale przesłanka wieku, o którym wspominała pani rzecznik, jest przyczyną gorszego traktowania ludzi. Osoby starsze padają ofiarami, są ofiarami przemocy ekonomicznej, właśnie dlatego, że to jest ta grupa, która jest gorzej traktowana z powodu wieku, jest wykorzystywana po prostu z powodu wieku. I mamy cały szereg innych grup, które są dyskryminowane i wykorzystywane i mamy z tym w Polsce wielki problem. Jak wielki, to moim zdaniem też dobrze wskazuje dyskusja, która przetoczyła się przez Polskę niedawno, kuriozalna, o gender. Przez kilka miesięcy musieliśmy na poważnie podejmować debatę o jakichś dziwacznych i opacznych rozumieniach pojęć, które w całym świecie są i w kontekście, i bez kontekstu rozumiane normalnie. I niewinne pojęcia takie jak gender equality, czyli równość kobiet i mężczyzn, gender based violence, czyli przemoc ze względu na płeć, gender pay gap, luka płacowa i wszystkie inne, gender mainstreaming, się nagle pojawiały jako przejawy jakiejś diabelskiej ideologii, która za chwilę zniszczy Polskę, polską rodzinę i generalnie zagrozi naszej cywilizacji, bo jest gorsza od Holokaustu. Jeżeli to się dzieje naprawdę, to znaczy, że mamy wielki problem z rzeczą podstawową, z rozumieniem dyskryminacji i równego traktowania i bardzo potrzebujemy edukacji dorosłych, starszych, dzieci, młodzieży, wszystkich. A jak to jest trudne, to znowu pokazuje to, co tej dyskusji o gender towarzyszyło, czyli te kilka przypadków podejmowanych prób edukacji równościowej w kilku przedszkolach w Polsce, gdzie nauczycielki i nauczyciele, którzy w tych projektach uczestniczyli, Bogu ducha winni, zostali nieomal zlinczowani społecznie. Właśnie za to, że podejmowali temat równości i mimo, że w opisie tego, co oni robili, było bardzo wiele kłamstw oczywistych, które były wyjaśniane wielokrotnie, to nie przeszkodziło to temu faktowi, znaczy temu, jak się te historie kończyły. Źle się kończyły, że ktoś jest zagrożony utratą pracy, że ktoś już stracił pracę, że ktoś dostaje telefony i maile, w których są pytania, czy pani sika na stojąco już, jak wygląda pani życie domowe, pani, pana. No, cały szereg bardzo obraźliwych pytań. I to wszystko dzieje się na tle takiego moim zdaniem narastania w ogóle aktywności takiej aktywności dyskryminującej, dyskryminacyjnej, która się przejawia we wchodzeniu na wykłady jakichś grup. I też w tym, że wciąż są problemy, i się też zwracałam kilkakrotnie z tym do pana prokuratora generalnego,
są wciąż problemy z tym, żeby sąd rozpoznał dyskryminację w tym przestępstwie, które opisujemy. Bo mimo, że dochodzi do obrażania, potem opisywania w gazetach wydarzeń, to wciąż sprawy nawet nie są umarzane z powodu niskiej szkodliwości czynu, tylko one są niepodejmowane z powodu nierozpoznania przestępstwa. I dlatego uważam, że bardzo istotnym tematem związanym z tym, o czym dzisiaj mówimy, jest powszechna edukacja antydyskryminacyjna, która powinna dotyczyć nie tylko środowiska edukacyjnego i środowiska politycznego, środowiska administracyjnego, tylko edukacji, która także dotyczy całego wymiaru sprawiedliwości i policji. Policja wiem, że się intensywnie szkoli. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie antyprzemocowe, to zostało prawie dwukrotnie wydłużone szkolenie, to podstawowe, dotyczące przemocy. W każdym powiecie są pełnomocnicy, tacy koordynatorzy, którzy są po pięciodniowym szkoleniu antyprzemocowym. Są algorytmy wprowadzane, które pozwalają rozpoznać, na ile groźny jest przypadek przemocy. I potrzebujemy takich algorytmów i takich bardzo podstawowych szkoleń również w innych grupach zawodowych niż policja. Ta dyskusja o równości jest też ważna w kontekście podejmowanych inicjatyw i zobowiązań prawnych, które Polska ma. Przykładem jest konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta konwencja w zeszłym roku na sesji ONZ-u, dwutygodniowej sesji, która była w całości poświęcona przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w której uczestniczyło 160 delegacji państw z całego świata i która to sesja wyjątkowo skończyła się konkluzjami wspólnymi, do których nie było głosów odrębnych. W tej sesji uznano, że konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest złotym środkiem, złotym standardem polityk krajowych antyprzemocowych. A więc dokumentem, który jest międzynarodowo uznany przez o wiele szersze gremium niż to, którego dotyczy, bo to jest konwencja tylko Rady Europy, więc formalnie tylko 47 państw. I my mamy problem dzisiaj w Polsce z tą konwencją nie z powodu przepisów czy dyskusji, które toczymy międzyresortowo, a które dotyczą kwestii prawnych, środków, nie wiem, infolinii, prawda, takich rzeczy, które są naszymi celami, do których dążymy, żeby je robić, tylko ta konwencja jest podważana, jej sens i znaczenie jest podważane, ponieważ w tej konwencji pojawia się straszne słowo gender. I zasady równouprawnienia, które są w tej konwencji przypomniane i bardzo jasna wskazówka, która mówi więcej równości, więcej równego traktowania oznacza mniej przemocy. To jest też kwestionowane, ponieważ jest jakiś dziwaczny strach przed gender i on się przekłada na kwestionowanie, wydawałoby się, bezdyskusyjnych zasad, które wiążą politykę antydyskryminacyjną, edukację antydyskryminacyjną z występowaniem zjawiska przemocy i też z sukcesem w radzeniu sobie ze zjawiskiem przemocy. Więc i przy tej konwencji, i przy przypadkach, które się wydarzają na wykładach czy przed domami, tak jak w przypadku parlamentarzysty Biedronia, widzimy, że bardzo potrzebujemy takiej zmiany mentalnej, która jest niezwykle trudna w kontekście tego, że w tej nagonce na równouprawnienie i w nagonce w ogóle na równe traktowanie uczestniczy duża część świata politycznego. To są osoby, które są wysoko umocowane. To nie jest tak, że ktoś, kto nie wiem, nie przeczytał, nie doczytał, się odzywa, jest jakiś margines, tylko to jest bardzo duża część tego świata publicznego. I z tej perspektywy jest istotne, żeby wszystkie osoby, które znają prawo, które rozumieją znaczenie pojęć, żeby w tej dyskusji nie milczały, ponieważ milczenie powoduje, że dziwne, dziwaczne i opaczne rozumienia kluczowych pojęć po prostu się rozrastają i multiplikują. Więc przedstawiam tę konwencję jako wyzwanie, które jest związane po prostu z edukacją równościową, a które jest bardzo silnie, też ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasze potencjalne sukcesy w ochronie ofiar przestępstw, w tym przemocy domowej i przemocy seksualnej, szczególnie przemocy seksualnej. Rok 2013 był szczególny pod względem przymiarek rządowych do bardziej intensywnego realizowania polityki antyprzemocowej.
Razem z panią minister Seredyn, razem z Ministerstwem Pracy zorganizowaliśmy 16 konferencji regionalnych dotyczących polityki przemocowej, antyprzemocowej, w której uczestniczyło w sumie około 2,5 tysiąca specjalistów z całej Polski, bo na każdej konferencji od 140 do 400 osób, pracowników socjalnych, lekarzy, prokuratorów, kuratorów, NGO-sów, badaczy, wszystkich, którzy są z tym tematem związani. Więc mamy za sobą chyba największe konsultacje w tym temacie, wiemy, co trzeba zrobić i przed nami jest po prostu wykonanie i tych konsultacji, wniosków z konsultacji i wykonanie prawa. Bo oprócz tych konsultacji mieliśmy przecież bardzo istotną, o czym wspominała pani minister Wójcicka, bardzo istotną zmianę prawa, jeżeli chodzi o ochronę ofiar przemocy seksualnej, czyli zmianę kodeksu karnego, przejście na tryb ścigania z urzędu, z trybu ścigania wnioskowego, jeżeli chodzi o trzy artykuły, o artykuł 197, 198 i 199. A więc wszystkie jakby rodzaje tej przemocy seksualnej, które się pojawiają w kodeksie karnym, są dobrze opisane, będą teraz ścigane z urzędu. Pojawiły się tam delegacje do rozporządzenia dla ministra, żeby wprowadzić specjalny tryb przesłuchań, żeby były ofiary do tego przesłuchania przygotowane, żeby nie były przesłuchiwane 27 razy, jak to się czasami zdarzało, tylko raz, żeby to było nagrywane, żeby nie było usprawiedliwień dla nienagrywania, bo w tej chwili mamy przepis, który nakazuje nagrywanie przesłuchań dzieci, ale co z tego, że ten przepis jest, kiedy on jest zapisany w trybie warunkowym, że należy tak robić, jeżeli nie nastąpią jakieś przeszkody. A te przeszkody to jest na przykład brak kamery, albo brak dyktafonu, albo inne podobne, wydawałoby się niewielkie, ale jednak występujące faktycznie, przeszkody, które faktycznie występują, które powodują, że można tego przepisu nie wykonać i nic się nie dzieje. Więc ten tryb warunkowy wykreśliliśmy, rozszerzyliśmy na osoby dorosłe i wykreśliliśmy tryb warunkowy, co oczywiście stanowi też wyzwanie dla i policji, i prokuratury, i sądów, i sędziów, ale wydawało się to bardzo konieczne. Więc te najbliższe miesiące to jest czas, kiedy te zmiany kodeksu karnego będą wdrażane i ważna jest ta zmiana nie tylko dlatego, że taka jest jej treść, ale ta zmiana była bardzo ważna dlatego, że towarzyszyła jej znowu dyskusja dotycząca równości kobiet i mężczyzn, tego jak należy rozumieć godność, kiedy godność kobiety jest chroniona, czy wtedy, kiedy może się zamknąć w domu i można zapomnieć o tym, co się stało, czy wtedy, kiedy przestępca jest jednak złapany i ukarany odpowiednio. Więc towarzyszyła temu ta dyskusja, ale najważniejsze było to, że tę zmianę kodeksu karnego, która do dzisiaj jeszcze jest przez niektórych kwestionowana, tę zmianę przegłosował cały Sejm jednogłośnie. Od prawej ściany do lewej ściany wszyscy za tym zagłosowali, po trudnej, przyznaję, dyskusji wielomiesięcznej, ale ta dyskusja miała taki efekt, że uznaliśmy, że spośród różnych potencjalnie dostępnych rozwiązań tego problemu, takie rozwiązanie, które w tej zmianie nastąpiły, są najlepsze, że tych konsekwencji negatywnych jest potencjalnie najmniej i że w związku z tym za tym wszyscy się musimy opowiedzieć. Jeden poseł się wstrzymał od głosu Solidarnej Polski, nie wiem, czy się pomylił, czy naprawdę tak myślał, ale jeden głos wstrzymany na 460 posłów to jest naprawdę niewiele i bardzo rzadko jest takie głosowanie w Sejmie. A już w kwestiach, które są dyskusyjne, które się wiążą z takimi dyskusjami właśnie o dyskryminacji, równości, jest to wyjątek, rzadkość. A to się zdarzyło przy tej zmianie i warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o wykonaniu, o przygotowaniu się od strony praktycznej do wykonania tego prawa, że ta zmiana została zaakceptowana przez cały Sejm praktycznie bez wyjątku. My też w Biurze Pełnomocnika przygotowujemy się do wspierania tych wszystkich zmian, które na naszych oczach zachodzą, jeżeli chodzi o politykę antyprzemocową. Wystąpiliśmy i uzyskaliśmy środki finansowe z funduszy europejskich, z takiego programu PROGRESS i razem z MSW i Prokuraturą Generalną będziemy przygotowywać stronę rządową, która jest przeznaczona dla ofiar przemocy seksualnej na początek, ale potem to będziemy oczywiście rozszerzać. Będziemy przygotowywać ulotki i broszury. Broszury dla tych, którzy reprezentują ofiary przemocy seksualnej, a nie są prawnikami. Jest to dość, to się zdarza, że to są członkowie rodzin albo inne osoby i potrzebują takiego wsparcia. Ta broszura będzie również bardzo pomocna dla policjantów i wszystkich tych, którzy nie występują może w systemie, ale też dla tych, którzy występują w systemie. Taki bryk po prostu, ściąga, która się bardzo przyda do tego, żeby o sprawach podstawowych pamiętać. I ulotka dla ofiar przemocy seksualnej, dla osób doświadczających przemocy,
która przypomni, jakie mają prawa, o co mogą się starać, jakie są terminy, które są konieczne do spełnienia, żeby ten efekt osiągnąć. Ten projekt jest inspirowany konferencją z zeszłego roku. W zeszłym roku mieliśmy podobną konferencję, wtedy rozmawialiśmy o ochronie danych osobowych, o możliwości zastrzegania danych, że ofiary o tym nie wiedzą po prostu, dlatego tego nie robią często. I wtedy zrodził się pomysł w ogóle tego projektu, także chciałam bardzo podziękować organizatorom za tę inspirację i za to, że ona się przerodziła w coś bardzo konkretnego. Mam nadzieję, że ten projekt uda nam się w terminie zrealizować i że będziemy mieli w Polsce bardzo dużo materiałów w związku z tym, wydrukowanych oraz też dostępnych online, które będą pomocne dla wszystkich osób pracujących w systemie, a które pomogą skutecznie chronić ofiary przemocy seksualnej i przemocy domowej w ogóle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani minister. Chciałabym wspomnieć, iż dyrektywa, którą dzisiaj się będziemy zajmować, podkreśla, iż przy sporządzaniu indywidualnej oceny w celu ustalenia zagrożeń dla ofiary należy uwzględniać szereg czynników, takich jak płeć, orientację seksualną, no oczywiście niepełnosprawność i inne, więc to będzie nakładało przy transpozycji na ustawodawcę opracowania przepisów dostosowujących do chociażby do tego zapisu. Natomiast ja chciałabym wspomnieć, iż Prokuratura Generalna organizowała konferencję poświęconą przestępstwom z nienawiści. Wydaje mi się, że pani pełnomocnik była naszym gościem, bądź przedstawiciel, pani profesor Lipowicz była naszym gościem wtedy. I opracowaliśmy może duże słowo, ale pochyliliśmy się nad zmianami, koniecznością zmiany przepisów artykułu 256, 257 Kodeksu Karnego. I chcę tutaj powiedzieć, iż z pewną inicjatywą legislacyjną, naszą propozycją, wystąpiliśmy do ministra sprawiedliwości, tak by objąć grupę LGBT taką ochroną jak grupy etniczne, narodowościowe, ale nie spotkało to się z jakimś szerokim entuzjazmem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, więc cóż, myślę, że trzeba będzie ponownie wrócić znowu do tej tematyki, tak by pomyśleć o nowelizacji przepisów w tym zakresie. Bardzo dziękuję pani minister. Proszę teraz o zabranie głosu przez pana sędziego Leszka Pietraszko, dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pan dyrektor bardzo nam pomaga w organizacji szkoleń specjalistycznych. Będziemy zwracać się również w tym roku o przychylność w zakresie organizacji dodatkowych szkoleń dla prokuratorów, również w aspekcie przepisów dyrektywy i przygotowania służb dla prawidłowego stosowania ducha tego aktu unijnego. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Rzecznik, minister, pani prokurator, szanowni państwo. To jest taka dobra tradycja, że z okazji ustanowionego 11 lat temu Dnia Ofiar Przestępstw prokurator generalny we współpracy z innymi podmiotami, w tym roku z prezesem Trybunału Konstytucyjnego oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jak zwykle przy medialnym wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer, organizuje konferencję, której zadaniem jest, jak napisał pan prokurator w piśmie zapraszającym na tęże konferencję, przypomnienie o krzywdzie i cierpieniu osób dotkniętych przestępstwem, ale też, i to moim zdaniem wydaje się ważniejsze, takim zadaniem jest poszukiwanie skutecznych narzędzi egzekwowania przepisów prawa dotyczących osób pokrzywdzonych. A tam, gdzie jest to konieczne, a jak słyszeliśmy tutaj z wcześniejszych wypowiedzi, jest wiele takich obszarów, zadaniem jest dyskutowanie o potrzebie uzupełniania bądź doskonalenia przepisów prawa. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ochrona osób dotkniętych przestępstwem to nie tylko polski problem. Od dawna jest ona przedmiotem dużego zainteresowania organów Unii Europejskiej, które wielokrotnie w swoich dokumentach zwracały uwagę na konieczność podniesienia
i ujednolicenia zwłaszcza standardów ochrony osób pokrzywdzonych w poszczególnych państwach. W szczególności Unia Europejska dostrzega, że na skutek faktycznego zniesienia granic wewnętrznych pomiędzy państwami członkowskimi nastąpił wzrost mobilności mieszkańców i niestety, trzeba to powiedzieć, w efekcie doszło do wzrostu liczby przypadków, w których ofiarami przestępstw stają się obywatele państw Unii Europejskiej, przebywający poza ojczystymi krajami. Ze względu na odmienne systemy prawne w państwach członkowskich nierzadkie są przypadki nierównego traktowania ofiar przestępstw na terenie Unii Europejskiej. Reakcją na taki stan rzeczy jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Tej dyrektywie poświęcona jest właśnie dzisiejsza konferencja. Jak wiemy, państwa członkowskie mają ją włączyć do swoich systemów prawnych do dnia 16 listopada 2015 roku. Proszę Państwa, to jest ważny dokument, bowiem przyjęcie określonych w nim minimalnych norm ochrony osób pokrzywdzonych powinno zaowocować skuteczniejszą współpracą organów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Unii Europejskiej, powodując wzrost zaufania do systemów wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach. Nowe regulacje winny też przyczynić się do usunięcia kolejnych przeszkód utrudniających realizację zasady swobodnego przepływu osób na terytorium Unii Europejskiej, a poprzez prewencyjne oddziaływania także do zmniejszenia przestępczości transgranicznej. Implementacja tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego z pewnością podniesie standardy ochrony osób pokrzywdzonych, aczkolwiek już dziś te standardy w polskim porządku prawnym są dosyć wysokie. Prawo nie jest doskonałe, ale tam, gdzie ono obowiązuje, trzeba powiedzieć, że funkcjonariusze, którzy je stosują, mają o nim wiedzę, i z tym problemów nie ma. Problemem jest coś innego. Mianowicie problemem są postawy funkcjonariuszy państwa stykających się bezpośrednio z osobami pokrzywdzonymi. Chodzi głównie o policjantów, chodzi o prokuratorów, także sędziów. Państwa, w artykule 1 dyrektywy czytamy, że państwa członkowskie zapewniają, by ofiary były uznawane i by traktowano je z szacunkiem w sposób taktowny, zindywidualizowany, profesjonalny oraz niedyskryminacyjny we wszelkich kontaktach ze służbami wsparcia ofiar lub służbami świadczącymi usługi w zakresie sprawiedliwości naprawczej lub właściwymi organami działającymi w ramach postępowania karnego. To jest dokładnie to, o czym dzisiaj tutaj była mowa, o czym mówiła pani rzecznik, o czym pani minister mówiła, o czym mówiła również pani minister pełnomocnik. Trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w przeciwieństwie do funkcjonariuszy, ofiary przestępstw najczęściej nie znają prawa, nie wiedzą o przysługujących im uprawnieniach, bądź nie wiedzą, jak z nich skorzystać. Dlatego też, w mojej ocenie, organy stosujące prawo powinny w jak najszerszym zakresie i możliwie na jak najwcześniejszym etapie postępowania informować te osoby o ich prawach, a nawet więcej, wyjaśniać to prawo, służyć pomocą. Wiem z doświadczenia i myślę, że zgodzą się ze mną ci, którzy mają do czynienia z procedurami na różnym etapie, w postępowaniu karnym, że to jest zadanie niezwykle trudne. Bo z jednej strony i policjant, i prokurator, i sędzia jest przytłoczony ogromem obowiązków, gonią go terminy, a z drugiej strony
osoby pokrzywdzone, zwłaszcza po traumatycznych przeżyciach, bywają bardzo uciążliwe. Wymagają poświęcenia im czasu, uwagi, cierpliwości. Ale przypominam, co napisano w dyrektywie. Potrzebne jest profesjonalne podejście. A profesjonalne podejście funkcjonariusza to właśnie takie podejście nacechowane tą cierpliwością, tym szacunkiem dla ofiary, tą empatią. Tego często brakuje. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że tutaj są duże rezerwy, jeśli chodzi o wiedzę funkcjonariuszy państwa stykających się z osobami pokrzywdzonymi, jeśli chodzi wreszcie o umiejętności w tym zakresie. Takie osoby muszą być przygotowane do tego, aby udzielać wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym. Takie wsparcie, taka pomoc musi być oparta na zrozumieniu przeżyć pokrzywdzonego, a to, tak jak powiedziałem, no nie będzie możliwe bez tej specjalistycznej wiedzy. Innymi słowy, konieczna jest edukacja. Edukacja oczywiście całego społeczeństwa. To jest zadanie ogólne dla nas wszystkich, dla wszystkich organów, instytucji państwa, organizacji pozarządowych. Ale chodzi też o tę edukację poszczególnych grup zawodowych. Ja reprezentuję Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. I to jest właśnie ta profesjonalna instytucja, która zajmuje się doskonaleniem zawodowym między innymi sędziów i prokuratorów. Chwała organizacjom pozarządowym, które dużo robią w dziedzinie edukacji sędziów, prokuratorów, ale oczywiście Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma ustawowe zadanie doskonalenia zawodowego sędziów i prokuratorów. I chcę Państwu powiedzieć, przypomnieć, że od początku swojego istnienia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jako jeden ze swoich priorytetów w działalności szkoleniowej przyjmuje szkolenia z zakresu ochrony ofiar przestępstw. Dzisiaj chętniej używamy określenia nie ofiar, tylko osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach naszych możliwości finansowych, organizacyjnych takie szkolenia organizujemy. Są to szkolenia stricte prawnicze, ale też i interdyscyplinarne z wiedzy z dziedziny psychologii, seksuologii, pedagogiki. Krajowa Szkoła wychodzi bowiem z założenia, że bez wiedzy z takich właśnie dziedzin zarówno sędziowie, jak i prokuratorzy nie będą mogli we właściwy sposób zadbać o interes pokrzywdzonego. Tak jak tutaj wspomniała przed chwileczką, przedstawiając mnie, pani prokurator Kowalska, współpracujemy z różnymi organizacjami, organami i właśnie duże i dobre efekty moim zdaniem przynosi współpraca Krajowej Szkoły na tej szkoleniowej niwie z prokuraturą generalną. Cenimy sobie tę współpracę i wyrażam nadzieję, że będzie ona kontynuowana i jeszcze pogłębiana. Te szkolenia w harmonogramie działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły, o której dzisiaj mówimy, będą moim życzeniem jest tylko jedno, żeby było ich na tyle dużo, żebyśmy mogli objąć nimi jak najwięcej osób. Oczywiście tradycyjna forma prawdopodobnie nie będzie wystarczająca, dlatego też wiążę ogromne nadzieje ze szkoleniami, które będą możliwe poprzez naszą platformę szkoleniową, niedawno uruchomioną. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję panie dyrektorze.
My też uważamy, że szkolenia specjalistyczne to bardzo ważna kwestia w prawidłowym udzielania wsparcia ofiarom przestępstw. Dyrektywa zakłada zintegrowany system, interdyscyplinarny system szkolenia. Szkolenia specjalistyczne przede wszystkim będą bardzo ważne dla osób, które będą uczestniczyły w dokonywaniu indywidualnej oceny w zakresie potrzeb ofiary przestępstwa, w tym ofiar przestępstw wymagających szczególnego wsparcia na te ofiary. Ten rodzaj ofiar przestępstw, że tak określę, dyrektywa też kładzie nacisk. I bardzo ważne będą tutaj szkolenia psychologiczne. Zresztą zgodne też z harmonogramem budapeszteńskim, prawda, który nas zobowiązuje do wymiany jak najlepszych praktyk, do posiłkowania się tutaj wytycznymi i zaleceniami w zakresie tego zintegrowanego systemu wsparcia ofiar przestępstw. Będę określała ofiar przestępstw, używała takiej terminologii, tak jak określa to w dniu dzisiejszym dyrektywa, a nie pokrzywdzonego przestępstwem, jeśli Państwo pozwolicie. I poproszę o zabranie głosu przez naszego tutaj ostatniego gościa, ale last but not least, oczywiście panią prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, panią Danutę Przywarę. Bardzo proszę, pani prezes. Panie prezesie, pani rzecznik, pani minister, pani prokurator, panowie ministrowie, szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na kolejną konferencję poświęconą tak ważnemu i wrażliwemu tematowi, jakim są prawa ofiar przestępstw. Jak słusznie pani prokurator zauważyła, zabieram głos jako ostatnia w tej sesji, stąd większość zagadnień poruszyli już moi przedmówcy. Skupię się więc jedynie na prawach dwóch grup ofiar przestępstw, podpierając się zresztą w swojej wypowiedzi rekomendacjami Komitetu Przeciwko Torturom z listopada 2013 roku. Chodzi mi o prawa pokrzywdzonych przez państwo oraz prawa ofiar należących do grup wrażliwych i mniejszościowych. Z racji bowiem na bardzo dużą dysproporcję siły między sprawcą a ofiarą występującą w przypadku obu tych grup, obie te grupy wymagają szczególnej uwagi i troski, a nasz do nich stosunek jest swego rodzaju papierkiem lakmusowym w stosunku do ofiar przestępstw w ogóle. Tymczasem polskie prawo albo słabo działa w tym zakresie, mam tu na myśli wyjaśnianie spraw nadużyć władzy i odpowiedzialność odszkodowawczą, albo wręcz nie zapewnia im odpowiedniej ochrony. Tu bardzo dobrym przykładem jest sprawa przestępstw mowy z nienawiści w odniesieniu do popełnionych wobec członków mniejszości seksualnych, o ostatnim tego typu przypadku dotyczącym posła Roberta Biedronia mówiła pani minister Pogłoska-Rajewicz. Przywołany przeze mnie na początku Komitet Przeciwko Torturom, formułując swoje zalecenia dotyczące połączonych 5 i 6 sprawozdań Polski, w odniesieniu do pierwszej z tych grup, nie tylko zauważył stosowanie w Polsce bezprawnych metod i nadużywania siły przez policję w trakcie przesłuchań, ale również, a może przede wszystkim, fakt, iż postępowania karne w sprawach skarg w tym zakresie rzadko są prowadzone, a większość z nich kończy się umorzeniem przez prokuratora. Mamy więc tu do czynienia z sytuacją, w której w odbiorze ofiary zarówno sprawcą, jak i podmiotem umarzającym postępowanie karne jest państwo. Komitet Przeciwko Torturom wyraził również niepokój z powodu
dostarczonych przez Polskę informacji, iż pomiędzy rokiem 2005 a 2010 Skarb Państwa ani razu nie podjął ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania w związku z przestępstwem nadużycia władzy. Komitet nie otrzymał także informacji na temat tego typu odszkodowań w 2011 i 2012 roku. Prostą konsekwencją tego faktu było wezwanie Polski do niezwłocznego podjęcia prawnych i innych działań, by zapewnić, że ofiary tortur lub niewłaściwego traktowania uzyskały pełną rekompensatę i posiadały możliwe do wyegzekwowania prawo do otrzymania słusznego i adekwatnego odszkodowania obejmującego środki na tak pełną rehabilitację, jak to możliwe. I no, tu mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Chciałam w tym miejscu omówić bardziej szczegółowo niedostatki umowy o kompensacji państwowej dla ofiar niektórych przestępstw, jako że jest to jeden z możliwych instrumentów, którym mogłyby się posługiwać również ofiary państwa. Omówiła to bardzo dokładnie i szczegółowo pani Rzecznik Praw Obywatelskich, także tu ograniczę się jedynie do pełnego podpisania się zarówno pod sformułowanymi ocenami, jak i pod sformułowanymi postulatami pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również ustawodawcy. A ze swojej strony chciałabym tu tylko dodać jeszcze jedno. Otóż zgodnie z artykułem 4 tejże ustawy kompensatę przyznaje się za przestępstwo dokonane na obywatelu polskim lub obywatelu innego państwa członka Unii Europejskiej. Czyli pobitemu Rosjaninowi, Ukrainowi, Wietnamczykowi nic się nie należy. To jeżeli już mówimy o zakazie dyskryminacji, może by przy okazji zwrócić również uwagę na ten fakt. I przechodząc do drugiej grupy ofiar przestępstw, czyli członków grup wrażliwych i mniejszościowych. Znowuż za wnioskami końcowymi Komitetu Przeciwko Torturom. Otóż komitet co prawda odnotował przyjęcie w 2010 roku ustawy o równym traktowaniu oraz przepisów kodeksu karnego zakazujących przestępstw z nienawiści, ale jednocześnie uznał, że ani ta ustawa, ani kodeks karny nie przewidują odpowiedniej i szczególnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność lub Komitet wyraził również troskę z powodu znacznej liczby przypadków przemocy na tle rasowym i innych nadużyć na tle rasowym skierowanych przeciwko osobom należącym do grup pochodzenia arabskiego, azjatyckiego i afrykańskiego, jak również z powodu przejawów antysemityzmu. Komitet wyraził również troskę z powodu znacznego wzrostu liczby przejawów mowy nienawiści i nietolerancji skierowanych przeciwko osobom LGBT, jak również nadal utrzymującą się dyskryminację Romów. Ze swojej strony my chcielibyśmy tu jeszcze dodać, iż w Polsce nadal nie mamy sprawnie działającego systemu wsparcia dla ofiar przestępstw z nienawiści. Tymczasem, jak wykazują wszystkie badania, w tym badania prowadzone przez naszą fundację, również ofiary przestępstw z nienawiści narażane są na szczególne cierpienie i dyskomfort. Na przykład ofiary pobić na tle rasowym cierpią nie tylko fizycznie i nie mierzą się tylko z bólem fizycznym, ale również z upokorzeniem spowodowanym przykrymi, niesprawiedliwymi okrzykami lub opiniami pod ich adresem. W dalszym ciągu niechętnie zgłaszają te incydenty na policję czy do prokuratury, bojąc się powtórnej dyskryminacji i niewłaściwego potraktowania. Stąd apelujemy o bardzo pilną budowę kompleksowego systemu wsparcia dla ofiar przestępstw z nienawiści.
I mamy świadomość tego, że to się już zaczyna dziać. Natomiast to, na co chcemy szczególnie zwrócić uwagę, na konieczność pilnego rozwiązania pomocy psychologicznej, z którą właściwie mają problem ofiary wszystkich przestępstw. Zorganizowanie sprawnej pomocy psychologicznej uważamy za jeden z ważniejszych punktów budowanego systemu wsparcia. Warto również rozważyć przygotowanie specjalnych publikacji dotyczących praw ofiar przestępstw z nienawiści i przetłumaczenia go na inne języki. Tu tak na marginesie, póki co strona pokrzywdzeni.gov.pl jest też tylko w mutacji polskiej. Może warto by była również w innych językach. Problem ten jest tym pilniejszy, że wzrasta liczba i skala przestępstw z nienawiści. I znowuż już na samo zakończenie chciałam skorzystać z okazji i również odwołując się do jednej z uwag Komitetu Przeciwko Torturom wyrażonej w związku z brakiem w obowiązującym kodeksie karnym odrębnego przestępstwa przemocy w rodzinie, po raz kolejny zauważyć i apelować o coś, o co już również apelowała pani minister, a mianowicie o to, by Polska wreszcie ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. A my wszyscy, żebyśmy zrobili wszystko, co możliwe, by do tej ratyfikacji wreszcie doszło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani prezes. Poruszyła pani bardzo trudną poważną problematykę przestępstw nadużycia władzy i problematykę ofiar przestępstw nadużycia władzy. Prokuratura Generalna też pochyla się nad rekomendacjami Komitetu Przeciwko Torturom w tej całej procedurze postewaluacyjnej. Monitorujemy tę kategorię przestępczości, zmieniamy tutaj wytyczne i przemodelujemy metodykę prowadzenia tych postępowań. Ale mówię, to są postępowania bardzo trudne dowodowo, bo w takim prostym spojrzeniu z reguły jest jeden na jeden, prawda? Pokrzywdzony, funkcjonariusz, przedstawiciel władzy publicznej. Natomiast można te dowody pozyskiwać w inny sposób, korzystać z całego katalogu dowodów pośrednich, także rzeczywiście jest to problematyka, którą musimy się również też przy zajmowaniu się ofiarami przestępstw, tą problematyką tej kategorii przestępczości również zająć. Bardzo dziękuję pani prezes i cóż, zapraszam państwa na przerwę.